Witam pana z Magieria, podkazu o grach, komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 503. Ja nazywam się Damian Polowak-Dachman i ze mną są Rafał Siciński aka Sik i Juliusz Konczalski aka Jules. Dzień dobry. Trochę, trochę to dziwnie zrobiłeś. Przepraszam. Nie bo, nie, bo ja się... I, o, to dobrze, mówi, ale... I Damian Polowak-Dachman. <suszel> 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 bo to takie dziwne koło. Dobrze panowie, bo nie, nie wiem o czym będziemy rozmawiać, bo jest bardzo dużo tematów. Ja myślę, że takim kluczem chyba będzie to E3 i podsumowanie, ale jest jeszcze wojna konsol, jest jeszcze. No, news. Ja mi się wydaje, że to jest największy news. Jaki? No. Juliuszu, chcesz, chcesz sam powiedzieć, czy ja to mam powiedzieć? Ale ty co? No, czyli muszę ja powiedzieć. Bo myślałem, że może powiemy o wiele. Eee, Juliusz, konsol... Juliusz przeanalizował wszystkie dane plus i minusy. Spędził <laughs> bardzo dużo czasu z tabelkami w Excelu. I doszedł do wniosku, że nie opłaca się posiadać Xboxa, kiedy na rynku jest PlayStation 5. Do tego są takie świetne ekskluzywy na PlayStation 5. I zaraz po nagraniu ostatniego odcinka, co się stało, Juliuszu? No, zaraz po nagraniu, już nawet chyba w trakcie nagrania. Yy, nagrzałeś mnie na tego Tsushima, no i stwierdziłem, że muszę zagrać w Ghost of Tsushima. No i tyle. Yy, I co, no i zakupiłem, <grym> zakupiłem yy, PlayStation 5. Yy, a że jakby trzy konsole to trochę za dużo w moim yy, gamingowym yy, studio, to stwierdziłem, że po prostu. Niepotrzebny mi jest Xbox, no. Sorry. Mm -hmm. Sorry, Microsoft. Zanim się zapytam. Przez o, o, te wszystkie lata o... was promowałem i nie dostałem ani złotówki. <laughs> teraz, teraz, będziemy teraz, rozmawiać o, o, teraz o, o będę promował się nie, o Teraz będę o, o promował na doznania. Ale no, rozumiem, że no to była jakaś taka głęboka decyzja. Nie, nie, nie chciałem jesteś takiego backupu bo a gdybym chciał zagrać jakąś grę, która wyjdzie tylko na Xboxa Series X przecież. Znaczy, szczerze, na tym E3 Słuchaj, szcz... Tyle było wspaniałych informacji, zapowiedzi. Jak patrzę teraz akurat na, na ten zapis tej czy zapis na, na grę, którą oni tam pokazali, no to patrzę na grę, która mi się chyba spodobała, bo to było Back, Back for Blood. Back for Blood? Back for. Tak, no Back for Blood, dobrze mówię. Już się ostatnio z nas śmiali, że nie potrafimy tych nazw wymieniać. Eee, czyli taki jakby nowa wersja... Kto się śmiał? Eee, no ktoś tam w komentarzach, że w pomyliliśmy, tych, pomyliliśmy z tych, tych producentów, wiesz, że tam powiedzieliśmy, że jeden producent jest taki, drugi, że to już starość chyba. No ale dobra, wracając do tego, no że jakby chodzi mi o to, że wiesz, eee, nie, no nie zostawiłem tego backupu, też e, nie wiem, to chyba Rafał powiedział, e, albo napisał, jak żeśmy dyskutowali na Messengerze, że kiedyś sobie kupi, yy, może Series S po to, żeby mieć maszynkę do Game Passa. Yy, choć z drugiej strony, w sumie, czemu nie Series X? Ale nieważne. Yy, więc też sobie pomyślałem, że to jest może dobra opcja. Bo szczerze powiedziawszy, na tej konferencji Microsoft nie pokazał, moim zdaniem, nic yy, ciekawego. Tak już tak możemy przechodzić powoli, tego najwyżej zaraz będziemy o tym dyskutować, a mhm. ewentualnie te tytuły, które w jakiś sposób mnie na przykład by zainteresowały, to są to będą tytuły, które i tak się ukażą na, na wielu platformach, tak? Um, ukażą się tak samo na jakby na PlayStation 5. Um, no ale to zastanawiam się, czy to miałeś taki plan, żeby w końcu jednak kupić to PlayStation 5, czy to faktycznie była ta chęć zagrania w te, te gry i jakby ta nasza rozmowa otworzyła ci oczy, że marnujesz życie z Series X, z tym Xboxem. Bo nie, ja myślę, że to, to jest... jest ja myślę, że to, nie, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo, to jest, bo Myślę, że to jest wiele czynników, wiesz, bo to jest kilka czynników. Pierwszy czynnik to jest taki, że, że generalnie ja w poprzedniej generacji w ogóle nie miałem PlayStation 4, miałem tylko Xboxa One i jakby byłem wierny Xboxowi od... Wprawdzie tą generację Xbox 360, PlayStation 3, skończyłem z PlayStation 3 finalnie, bo najpierw miałem Xboxa 360, potem jeszcze, pamiętam, kupiłem nowego, jak wyszedł ze złączem HDMI, to jeszcze były takie czasy, bo na początku tam były tylko te, te komponenty. Um, ale finalnie, jak już stwierdziłem, że z tych wszystkich konsol, które mam w pokoju, chcę mieć tylko jedną i taką w miarę uniwersalną, no to padło na właśnie PlayStation 3, jako tą konsolę, która miała i Blu-raya, i wiesz, i fajne portfolio gier, a multiplatformery platformery i tak wszędzie wychodziły, tak? Natomiast Microsoft tak naprawdę w poprzedniej generacji w zasadzie zaorał wszystkie swoje ekskluzywy, Zostawił, wiesz, no, ile tak naprawdę mają? Gears of War, Forza, Forza i Forza Horizon, te dwie linie ścigałek samochodowych i Halo. I to w zasadzie wszystko, no, jakby to, co, to, to, co tam się dzieje. Microsoft, wiesz, jest takim studiem dla mnie i, i to przynajmniej teraz to pokazuje, że oni są też tak, oni działają, znaczy studiem, oni tak działają, że za dużo rzeczy chyba chcę powiedzieć, ale, ale myślę, że to była, to była jedna rzecz, tak? Czyli, że. Te, te serie takie dość przewidywalne, wiesz. No, no Girsy, tak naprawdę, wydaje mi się, że na Trójce y, pewnie już się. Y... No nie chcę powiedzieć, że się skończyły, no ale jaka jest różnica między Gears 4 a Gears 5? Szczerze, moim zdaniem żadna. Ja nie miałem. Jak Obie grałem... gry są słabe, tak, zdecydowanie. Ktoś Wiesz, ja, tak nawet... Ja, ja nawet nie oceniam, nie mówię czy słabe, nie? Nawet nie mówię w tym sensie, ale chodzi mi o tak, tak, tak szczerze, jak grałem w Gearsy 4, a potem ja nie skończyłem Gearsów 4, tam grałem, 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 potem zrobiłem przerwę, znowu grałem i wyszły Gearsy 5, to co zacząłem grać w Gearsy 5. Jaka różnica? No, pewnie jakieś tam jest w tych pixelkancie i tam w lepszym jakimś tam pokazaniu czegoś, nie? Mhm. Forza Horizon spoko. Yy, fajna seria. Yy, yy, Forza Motorsport też, no ale wydaje mi się, że to trochę za A mało. W tak? A w Klaba nie grałeś na PlayStation? Nigdy? I, nie, nigdy A, nie grałeś. To musisz, nie. jako fan gier samodowych, e, mimo że to jest gra z PlayStation 4, ale no pójdzie na tej wstecznej kompatybilności na piące No, Juliusz, musisz. To jest gra. No, ale teraz masz porównanie. Prawda? Między tym Xboxem, którym jednak spędziłeś trochę czasu z nim, z tym nowym Xboxem, a teraz z PlayStation 5. I tak, jeśli chodzi o sprzęt. Ale wiesz, o kontrolę, jeśli... o, o, o różnicę jakości wykonania. O, o te gry, które już zagrałeś. Jak to wygląda? Czy czujesz teraz, czy teraz czujesz, że, jesteś, że to jest nowa generacja? Czy, czy właściwie już czujesz to z tym Series X, Xboxem? Nie, znaczy słuchajcie, ja, ja powiem tak... Yy dla mnie, ja miałem oczywiście Xboxa One, potem miałem Xboxa One Xa, i w zasadzie jak przesiadłem się z One Xa na Series X to jakiejś wielkiej różnicy nie poczułem oczywiście no te szybsze czasy ładowania i tak dalej, ale, ale szczerze powiedziawszy, zobaczcie minęło 8 miesięcy od startu Xboxa wymieńcie mi jakiś fajny tytuł na Xboxa Series X ekskluzywny, który wyszedł na tą konsolę który by pokazywał potencjał tej konsoli no bo Dirt 4 Yy, tak, D Przepraszam, Dirt, dobrze mówię? Dirt 4? Nie, która to była część? Ten, ten... Yy, jak on się tam nazywał? Zgubiłem wątek teraz. Ale yy, co? Dirt, Dirt 5. 5, o, Dirt 5, Dirt mhm. 5. To właśnie, pomyliły mi się numerki przy serii. Jakby Dirt 5 po pierwsze był multiplatformerem, po drugie oczywiście Xbox go promował i jak się później okazało wszedł do Game Passa, ale szczerze, jakby graficznie, okej, okay, no nie, nie wygląda źle, tak? Jakby ta gra nie wygląda źle, ale to nie jest przecież nowa generacja, to nie jest w ogóle gra, która pokazuje jakiś potencjał, jakieś w ogóle niesamowite możliwości, no. Więc yy, szczerze powiedziawszy, ja na Series X nie widziałem. I tak naprawdę po tych ośmiu miesiącach przychodzi E3 i Microsoft pokazuje znowu obietnicę tego, co będzie. To jest cały czas życie, wiesz, takimi yy, nie tu i teraz, tylko to jest, żyjemy sobie w świecie, w którym. W, o, w 2022 wyjdzie Starfield i on będzie zajebist, tylko że jeszcze tak naprawdę nic o nim nie wiemy. No dobra, ja... ale moment, moment. No, w... Juliusz, trochę się zapędzasz, bo to jest taka te, ten typ konferencji. No. Xbox poza tym reklamował 90% swoich gier, które w tym roku wychodzą na Game Passa. I to nie są obietnicy, tylko nie mówią, tam podawali konkretne daty. To nie było Sony, które mówiło zawsze y, albo bez daty, albo dwa lata do przodu, tylko oni większość gier poza chyba trzema, które były, czy czterema, które były na 2022, to dali daty tegoroczne. No tak, ale wiesz, ale jakby ja patrzę, słuchaj, ja patrzę na fakty, nie? A, a fakty są w tej chwili takie, że jak spojrzysz sobie na gry, które wyszły do w ciągu tych 8 miesięcy An na PlayStation 5 czy na Xboxa, i sobie porównasz tylko kategorie ekskluzywów, no to Xbox wypada słabo. No. no, Medium to nie jest game changer, to nie jest system seller. Taki jak Ratchet, albo taki jak, nie wiem, nawet ten Spider-Man Miles Morales, czy Demon Souls, ta nowa wersja, z jakby z nową oprawą graficzną. Tak? No i Dań Medium się, że... wychodzi już chyba w sierpniu na wszystko. Okej, okay, no ale ja wiem, obrońcy Xboxa czy, czy fani Microsoftu powiedzą: Mam Game Passa za 60 zł, albo inaczej, mam Game Passa, które kupiłem właśnie za 4 zł na 3 miesiące, to sobie w to pogram, nie? Albo pogram sobie. W, ja ostatnio tak też spojrzałem sobie w ogóle na te, na te różne gry, które wychodzą, to są generalnie takie Medicory. No, Game Pass to jest taka maszynka do Medicorów, to jest. Ja w ogóle przez ostatnie 6 czy, 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 czy 8 miesięcy w zasadzie, to łapałem się na tym, że oczywiście ściągałem gry z Game Passa i praktycznie wiesz, odpalam. Dobra, następna. Odpalam, nie, następna, i tak dalej. I, i to do mnie parę to jest było, parę. to jest to samo, co słuchaj, na Netflixie słuchaj, ale wiesz, Tyle ja rozumiem, że to jest efekt. Dobrych i, 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 okay. Ale, ale no szczęścia do... znaczy nie oglądasz ich przepraszam. No dobrze, ja rozumiem, że to jest efekt Netflixa, tylko wiesz, chodzi mi o to, że jakby... Takich gier, które faktycznie, tak, w które faktycznie się zagrywałem, i przy których spędziłem więcej czasu, to był Assassin's Creed Valhalla. Nie ma go w Game Passie, nie jest dostępny tylko dla Xboxa, jest dostępny zarówno na Xboxa jak i na PlayStation. Call of Duty Modern Warfare, nowa wersja, tak samo, nie ma w Game Passie, jest dostępny dla jednego i dla drugiego. FIFA, wiesz, NHL, tak, sportówki jakieś. Okej, okay, yy, skończyłem w końcu w koopie, udało mi się skończyć yy, yy, tego yy, Crackdowna. No ale umówmy się Crackdown to hmm jakby fajnie się grało, tak? przyjemna gra, ale to raczej właśnie taka przyjemna gra dla zabicia, kompletnie zabicia czasu. To jest gra, wie, wiecie, to jakby, to jest, to jest taka gra, w której nie ma ani porywającej fabuły, nie ma ani porywającego gameplayu, gameplayu, to jest wszystko takie, no, przyciętne, no. Fakt, że przyjemnie się grało, no, ale wszyscy wiemy, jakie noty ta gra zebrała, tak, więc tu też nie ma co zawracać Wisły patykiem, tak, i, i twierdzić coś innego. Druga rzecz, słuchajcie, no patrzę w ogóle na gry, które Microsoft pokazał, tak? No Starfield Okej, okay, nie, nie wiemy jeszcze m, no to tak to naprawdę, co to była, dokładnie będzie, tak? To był zwiastun, który po raz pierwszy pokazał tak naprawdę coś więcej, ale nie pokazał nic. Oprócz, no bo właśnie. Wcześniej był, tylko wcześniej była znana nazwa i wiadomo, że to będzie Skyrim w, w kosmosie, nie. Mogliśmy zobaczyć Aha. ten New Creation Engine, nie dwa chyba. No to fajnie, tak. właśnie to się. Bo to było... Czego bym się bał, to to, że po prostu to będzie kolejna gra. Zrobiona na tym samym dopalonym, co zrobili Fallouty i Skyrimy, i tak dalej. To po prostu. Natomiast panowie, ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, bo tu mnie Damian zapytałeś o. wiesz, to poczucie nowej generacji. Ja nie wiem, czy podobne doświadczenia miałby ktoś, kto grał na PlayStation 4, czy który miał PlayStation 4 w poprzedniej generacji, i teraz się przesiada na. jakby na PlayStation 5. Natomiast. To ja ci powiem, że jest różnica, tylko tak ci Okej, a ja Okej, nawet. Chodzi o okay. percepcję, wiesz, bo okay, e, okay. interfejs jest na przykład na Xboxie, jest bardzo zintegrowany. Od One do Series X przez te wszystkie inne iteracje, on wygląda praktycznie identycznie. A różnica między interfejsem PlayStation 4 a PlayStation 5 do tego dashboardu już jest na tyle wyraźna, że faktycznie odczuwasz już na tym etapie, prawda? że masz do czynienia. Ale ja powiem, słończyć. ale słuchajcie, ale ja powiem więcej, bo jakby ja pamiętam, że yy, teraz powiem, zareklamuję naszą yy, jakby takie serwisy, wiecie, normalne. Pamiętam, że jak wychodziło, wychodziło PlayStation 5, to yy, nasz zna, znajomy Bibek z naszych lat młodości popełnił taki artykuł na Eurogamerze, w którym napisał, że największą zmianą yy, na PlayStation 5 i taką największą rewolucją jest ten kontroler. Który Sony wprowadziło z tym haptycznym feedbackiem No haptyczny feedback znamy, bo on jest tak samo na Switchu Tylko, że to jest powiedzmy, jak teraz Jak się to porówna, to, to zaraz też powiem dlaczego Jak to wygląda No i ja powiem, że ten kontroler to jest po prostu rewo rewolucja W ogóle, to jest coś, to jest jakby Next, wiecie, to jest coś takiego, Śpisz że ma, z nim mamy z nim robisz. Dokładnie, mamy kontroler y, Mamy te wszystkie kontrolery Z tymi wibracjami i tak dalej, to wszystko ładnie, pięknie no, działa mówię, no. I wydawało nam się I wydaje nam się, że już wszystko Odziny zostało twojej żony. I wydawało się, że twoje, <laughs> <laughs> no To wiedzę nie się. <laughs> I słuchajcie, ale chodzi mi o to, że ten kontroler, y, jakby. Wydaje się, że. Co można więcej powiedzieć w świecie, y, wiecie, w, w temacie wibracje w kontrolerze, nie? No Są wibracje. No walicie ktoś mieczem, to, to wibruje kontroler. Nie wiem, samochód skręca, to wibruje kontroler. Spusty drgają, to Xbox wprowadził kiedyś tam, y, to drgają spusty. No, a okazuje się, że można powiedzieć, słuchajcie, bo, bo po prostu te, jakby już nawet nie mówię o tych triggerach adaptacyjnych, nie? To, to jest w ogóle rewelacja. Bo słuchajcie, jak wszedłem w tym Astro, yy, do, tam jest taka minigierka, że tam coś się z jakiegoś automatu wyciąga. To tak. No, bo na razie bardzo mało spędziłem czasu z tym PlayStation, ale w każdym razie wszedłem tam do tego i słuchajcie. Nie mogłem w ogóle nic tam wziąć. Tak mówię, nie no, coś nie działa z tym kontrolerem. I teraz dzisiaj grałem przed nagraniem drugi raz i dopiero zajarzyłem, że ten po prostu spust mi stawia taki duży opór, że ja muszę więcej siły włożyć, żeby go wcisnąć. I dopiero jak to zrobiłem, to dopiero przeszedłem ten motyw, nie? Więc to w ogóle pokazuje, z, wiecie, z, albo ta, już nie mówię tak o tym, że, nie wiem, jesteście taką sprężyną, albo że tam yy, Jeszcze oczywiście kont ten. Yy, kontrola ruchu, tak w tym kontrolerze, tak? Yy, tak, yy, tak jak zresztą na, na, na tych kontrolach z Nintendo. Na tych, mówię o kontrolach Pro, ale też na tych, tych normalnych. No i przede wszystkim takie bardzo ciekawe, bo, bo to jest, słuchajcie, to jest coś takiego, że to nie jest tak, że, że my czujemy, że to jest lód, albo że to jest jakiś piasek, albo że chodzimy po szybie, bo to nawet nie chodzi o to, że jakby my czujemy generalnie trochę tą fakturę, po której chodzimy, bo tu bardziej chodzi o takie zaangażowanie kilku zmysłów, bo, bo jakby część dźwięków idzie z samego kontrolera. I to też ma wpływ na to, jak my odbieramy generalnie to, jak ta postać się na przykład porusza. Także, szczerze powiedziawszy, to jest w ogóle jakiś kosmos. No, to, to co oni. To pytanie, jak długo ten kontroler wytrzyma, nie? Bo on jest napakowany po prostu technologią i, i wiecie, i, i zobaczymy, czy to się nie będzie psuło za półtora roku. No, ale z drugiej strony ja zawsze byłem fanem y, sprzętu Sony i, i technologii Sony, i wiesz, i jakby akurat pod tym względem, wydaje mi się, że jakby to widać, nie? Jakby to jest takie pierwsze odczucie, które się ma. Xbox, oczywiście ten Series X, on też jest fajnie zaprojektowany, bo to jest ten kwadratowy taki, wiecie, te, te płyty główne, główna, tak, ale chodzi o to, że ta płyta główna jest tam podzielona jakby na te dwa pięterka, oni to pokazywali, tam na pewno też jest jakiś taki, wiecie, jakaś myśl za tym stoi, taka ciekawsza technologicznie, ale szczerze powiedziawszy, jak się patrzy na PlayStation 5 i się zaczyna z tym sprzętem obcować, to rzeczywiście ma się takie, no tak, to jest rzeczywiście konsola zrobiona przez taką firmę, która Właśnie dokładnie to, co się dzieje w tej chwili w tej wojnie konsol. Xbox coś pieprze o Game Passie, a Sony mówi ekskluzywy, jakby Sony i Nintendo, tak? To są firmy, które generalnie stoją na, tej, na takim trochę starszym stanowisku. Albo takim stanowisku, właśnie tym, powiedzmy, takim bardziej klasycznym, że trzeba robić te ekskluzywy, że są te studia, że konsola to jest sprzęt do grania i tak dalej. I to po prostu się czuje od razu, jak się, jak się z tą konsolą zaczyna generalnie obcować. No się po prostu czuje, że to jest sprzęt zrobiony, e, że właśnie to jest jakiś for nowy krok, nowa, nowa generacja, tak, nowa generacja, wiesz, for the players, for the whatever, wujek i tak dalej, nie? Że to jest, że, że to jest jakby zupełnie inne... Ale to jest ich hasło reklamowe. Ja wiem, że to jest ich hasło reklamowe i udaję, że nie wiem, żebyś ty się cieszył potem. Aha, no to nie widzisz, jak klaskam <noise> uszami. No ale tak, Juliuszu, że... ale jak no. z grami w takim razie, bo już mówisz, że pograłeś w ten, ten Astrobot w te, to, to, to właściwie tą taką piaskownicę. No gdzie, to jest taki, wiesz, to jest taka prezentacja, właśnie te, te odczuwasz heptycznie, e, w, odnosisz takie wrażenia gry e, nie tylko wzrokowo, słuchowe ale też ale słuchaj, ale, ale, też, ale też w ogóle odkryłem też kilka ciekawych rzeczy, bo na przykład wydaje mi się najwyżej, bo to dzisiaj też tam podpytywałem znajomego, bo wydaje mi się, że na Xboxie nie ma w Fifie żadnych wibracji, jak się gra w FIFE 21, jak się gra padem. Tymczasem na PlayStation normalnie, słuchajcie, jak się używa triggerów do tego, żeby zawodnik przyspieszał, tak? Żeby sprintował, to jak on już jest zmęczony, to te triggery stawiają większy opór. I znowu się czuje takie wrażenie, że faktycznie ten zawodnik jest kurde zmęczony. Powiem szczerze, bardzo mnie to zaskoczyło na plus, nie? Że jakby fajne mhm. wykorzystanie w ogóle, wiesz, tak. jakiejś funkcji kontrolera w jakiś taki trochę ciekawszy sposób, nie? I to, dzięki temu. To, oczywiście to nie jest jakiś gamebreaker, to nie jest coś, co powoduje, że wiecie, że nie wiem, że. Yy... Ale no to jest taki smaczek, taka... to jest coś co Ale, taki, ale, taki, ale tak fajny by... smaczek. Ale w momencie, no, kiedy smaczek. ten kontroler się pojawił, to bardzo dużo osób, e, bardzo dużo osób zastanawiało się, mm, czy poza e, tymi first party studiami ktoś będzie wykorzystywał jego możliwości. Czy to nie będzie po prostu taka, taka zwykła wibracja i to wszystko? A tutaj się okazuje, że jakby nie, no, jedna z największych marek e, wprowadziła to do FIFE. Tak, to znaczy ja nie wiem, czy oni się o tym w ogóle chwalili, bo ja mówiąc szczerze, o tym tego nie wiedziałem. To znowu dzisiaj odpaliłem FIFA, zagrałem i, i po prostu nagle odczułem, że w ogóle ten kontroler, wiecie, drga, że właśnie te triggery adaptacyjne działają, tak jak, tak jak właśnie w tym Astro Astro to w zasadzie tylko taki pokaz właśnie możliwości tego, tego jakby kontrolera. No, i to też jest takie dla mnie dość, dość fajne zaskoczenie. No, ale jeszcze mówię, no, jeszcze, jeszcze za mało. Oczywiście, no, Damian, po twoich namowach ja nie mogłem nie kupić Susimy. No, także. No bardzo wiesz. się cieszę, bardzo się cieszę, bo wiem, że no i, zaufałeś i, mi. I... Wiem, że podjąłeś bardzo ważną decyzję w swoim życiu, kupując hmm. PlayStation 5, która zmieniła Cię i cieszę się, że. Tak, jak mówię, no, chyba nie zawiodłeś się. No wiesz, na razie. Słuchaj, na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, ale, ale nie zawiodłem się, bo ta Tsushima jest e, niesamowita ta gra. E, e, I w ogóle właśnie to słuchajcie, To jest właśnie to, o czym ja mówię, nie, że jakby ja ostatnio też tak e, jakby rozmawiając, no dla mnie Xbox projektuje czy Microsoft, wiecie, tam ktoś myśli, w taki jest księgowy i ten księgowy mówi tak, aha, wybuchy, strzały, wielkie karabiny, gnaty. Samochody, wyścigi. Mamy, 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 produkujemy. nie? A jakby te wszystkie gry od Sony, odpaliłem sobie Last Guardian też jeszcze z PlayStation 4 i to od razu ja się czuję, ja już jestem w domu, nie, ja już jestem w tym świecie gier, za które zawsze ceniłem jakby Sony, nie i za jakby za Shadow of the Colossus, tak, to są moje ukochane gry w ogóle jeszcze z PlayStation 2, więc jakby w Tsushima nie na samym początku, takie smaczki, wiecie? Ten pot spływający z tych twarzy, te krople potu. To bo, tak mnie to uderzyło, że. Ale to jest tak subtelnie i fajnie pokazane. Taki, ale to są, takie drobie, to są takie małe rzeczy, nie? Takie małe rzeczy, mm -hmm. które w tej grze się pojawiają. Mówiłeś bardzo dużo w tej grze. Mówiłeś, tak, 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 mówiłeś takich, o tym. Takich, tak. Słuchaj, mówiłeś o tym trybie kurosawy. Ten tryb kurosawy to nie jest tylko przełączenie na ekran czarno-biały. Bo to jest nie tylko, że. Tak jak to, o tym rozmawiamy. Jakbym opowiadałeś w zeszłym tygodniu, że, że się tam zmieniają. Wiecie, że ja Pamiętam jak opowiadałeś. Jak, film, jak opowiadałem o tym za pierwszym razem. Rafał to potwierdził, ale to tak to zbagatelizowałeś, tak, ale wiesz, coś tam ten boże, że kurosowa, kurosowa. ale teraz, teraz zmieniamy Aha, nie, mo, nie, chyba, 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 nie wiem szczerze, jak, jak nie grałem Rafał pamiętam, taki... Rafał ma doskonałą pamięć, Rafał było, pamiętasz, nie? tak, rozmawialiśmy o tym, wiesz co, Jules i, i, ale to też było przy e, co, co takie powiedzieliśmy sobie, że to jest e, czerpie z i ty mówisz, Aha. a czy czerpię z Kurosawy, czy na pewno, i wiesz, to było o to, ale były takie się... zarzuty twoje e, do gry, której do, no, nie znałeś. Której a teraz właśnie, znałe, teraz jest czysta Kurosawa, prawda. prawda? Nie, nie, nie ja bym nie powiedział, w, że jest... W Mono nie ma żadnego stereo, czarno-biało i po japońsku, bo, jest... bo, w... bo, dokładnie... <laughs> bo to jest dokładnie, nie, z napisami po japońsku. Bo to jest dokładnie tak, jak z tym, jak z... Nie, nie, bo ja, ja cały czas mam takie wątpliwości, nie? Bo ja na przykład filmy Kurosawa, Kurosawy, to wiecie, to ja kojarzę głównie na przykład Rashomon, Siedmiu Samurajów, Rashmo, ale, to, ale to nie są filmy, ale to... Rashomon. Ale to nie są filmy... Okay. Y mm -hmm. Co? Ale to nie, nie są nie, filmy... Mów, mów. Chodzi mi o to, że dla mnie, ja tak nie pamiętałem Kurosawy jako, jako reżysera kina akcji y z lat 60 czy tam 50 nie? E więc jakby dla mnie, dla mnie to w tym sensie mówię. Natomiast tak. rzeczywiście, Wiesz, bo było mi się... kilka filmów, które się znało. Jakby każdy znał, kojarzył prawda, Ale... Siedmiu samurajów, wojnimbó właśnie. Yy, właśnie Sanjuro, ten tak, tak, ale wiecie oh, co tak. tutaj nawet nie chodzi yy, w tym porównaniu, nie chodziło mi o to, że masz samurajów, którzy się ciachają myczami tylko raczej o charaktery, cały czas będę do tego wracał, o charaktery tych postaci, które tam gdzieś tam się spotyka na swojej drodze to rodzeństwo, yy, gdzie ona A jest No to właśnie... mi nie zdradzaj, nie, nie, to, to mi nie zdradza, bo ja tak daleko jeszcze nie doszedłem, natomiast ale on, ty, on ci ja... nie zdradzi, Rafał Aha, no, no. bardzo delikatnie no. mówi po prostu, no no, pewnie wiesz, bo to są, bo są w ogóle te wątki te wątki to są długie historie, bo gra jest podzielona, na, e, jeśli chodzi o, o te, te zadania, o, te, o tą historię, na kilka części. Masz tą opowieść Dina, ja która chciałem, jest ale jakby czekaj, głównym ja chciałem, wątkiem ale o, ja od, jeszcze o walkę o tego Wismy. Tak, tak, tak chcę Ci powiedzieć, że się nie musisz martwić, bo, bo te, te opowieści poboczne, one tworzą pewną historię, ale je bardzo ciężko jest zaspoilować, Nawet jakbyś wiedział o co Dobrze. chodzi, to one są wielo, wieloetapowe i ciężko się je po prostu. Tylko, tylko, ja chcę jeszcze, tylko ja chcę właśnie wrócić, bo ja po prostu na tym ostatnim podcaście, jak żeśmy rozmawiali, to ja bardziej myślałem w ten desen, że to są te walki samurajów. Natomiast właśnie teraz chcę jeszcze do tego, do tego wrócić, mm -hmm. bo, bo jak gram w tą grę w tym trybie kurosawy i jak są zrealizowane te sekwencje dialogowe z jakimś takim charakterystycznym dla japońskiego kina, właśnie z znaku kurosawy, z jakimś takim spokojem, dużo ujęć w planie amerykańskim jest zrobionych, to chodzi mi o to, że mm -hmm. rzeczywiście czuje się takiego ducha. Yy, że, że widać, że oni się na tym wzorowali, że widać, że ta lekcja została odrobiona, wiesz, w tym sensie. I to jest niesamowity feeling, bo to jest tak, jak mówisz, ten dźwięk się jeszcze zmienia, czyli ten dźwięk się po pierwsze zdaje się robi, on, nie chcę powiedzieć, że on się faktycznie robi mono, bo wydaje mi się, że chyba nie do końca, ale jakby zmienia się ten na equalizerach, zmieni, zmieniają jakby, nie wiem jak to powiedzieć, na tych potencjometrach to, co wychodzi z głośników. I teraz chodzi o to, że to jest już bardziej większy. Tak, jest bardziej płaski, jest taki bardziej charakter, właśnie jakbyś włączył po prostu na DVD stary film z lat 60. Taki zrobiony. Tak. Taki, wiesz no, nie wiem czy przetłumiony, ale wrażenie jest genialne. I jakby ja szczerze próbowałem teraz wrócić do tego, tego trybu kolorowego yy, i jakoś to już jest nie to. Po prostu mhm. tak ale jak jeszcze tak ten jak tryb kolorowy w... pozwoli ci o, jakby docenić coś innego, docenić tą plastyczność tych pejzaży. Bo będziesz dużo jeździł konno, będziesz dużo odkrywał, zwiedzan. Ta szybka podróż później jakby będziesz jej stosował dużo, nie? Jak już podkrywasz yy, dużo lokacji na, na tej wyspie, ale jak będziesz właśnie podróżował, to, te przez. Nie jak to się nazywa, czy to stepy są, czy jakieś nie, ale to jest ten kolor tych kwiatów, bo to są takie całe łąki, wiesz, białych kwiatów, żółtych kwiatów, yy, no po prostu ta plastyczność nie, przez jeszcze, kolor jeszcze... I to, i, i, ale to nie jest taki kolor który, który on jest tak jakby bardzo dobrze zrobiony nie wiem pod względem em, jakby to powiedzieć takiego nasycenia nastroju, nie? No. nasycenia tak że to nie jest że to nie jest tak kolorowe tak jak na przykład Red Dead Redemption jest troszeczkę y, taki, taki, taki brunatnawy to tutaj jest to, y, to y, no jest ta zieleń są te kolory ale to nie jest przesycenie tu nie ma jakiejś tęczy y, Ferry Barw, chociaż są też ładne miejsca, no bo jak w grze jest zmienna pogoda, więc czasami, jak jest piękne słońce, yy, yy, czyste niebo, no to wszystko też inaczej wygląda, inaczej błyszczy. Że tak jest jedna bardzo fajna e, misja w, w Sushimie, która e, mamy w taki las bambusowy, e, m, cały we mgle i tam prawdopodobnie grasuje duch jakiś i musimy tego ducha wytropić i wydaje mi się, że właśnie w tej czerni i bieli, w tym trybie kurosawy, to musiałoby wyglądać bardzo fajnie, bo wiesz, zapalają się gdzieś tam, musimy mm, iść po, po ścieżce, którą oznaczają zapalające się lampiony, czy pochodnie i, i tam mgła i, i taka, wiecie, fajna atmosfera e, to jest tak nie do końca zrobione w 100% na poważnie, bo e, gdzieś tam, no, gracz spodziewa się, że Tutaj może nie być jednak tego elementu nadprzyrodzonego, a z drugiej strony się sobie, no kurde, biegamy za jakimiś liskami, e, za jakimiś ptaszkami, więc może jednak ten element będzie. Naprawdę fajnie to tutaj polecam Twojej uwadze, żebym właśnie może ją przejść sobie właśnie drugi raz w kolorze, a pierwszy raz w, w trybie kurosawy. Bo ty, dalej eee... jeszcze nie miałeś tej misji, nie? Wiesz, co, ja, ja jestem dosyć daleko. Ja jestem pod koniec chyba drugiego aktu, tylko ja specjalnie to wszystko jakby przedłużam. Nie, 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 jakby nie, nie kończę tego drugiego aktu. Tak mi się, jak mi się wydaje, że po prostu to byłby koniec drugiego aktu, tylko ja się cofam i robię te wszystkie dodatkowe zadania, wiesz, z tymi innymi mistrzami, z tymi innymi samurajami, dlatego że zastanawiam się, czy ich sympatia, nie wiem, stworzenie z nich sojuszników, nie przyda mi się w jakiejś końcowej bitwie. Coś w stylu tego, co było pod koniec Mass Effecta e, mhm. drugiego. Dlatego tak e, bardzo, bardzo oszczędnie, jeśli chodzi o, o... O, 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 o progres. Że... Ja słuchajcie, jeszcze bym tylko powiedział, że y, mi się bardzo podoba w tej grze też sposób operowania y, głębią pola, generalnie głębią ostrości. Y, taki jest dość unikalny moim zdaniem, i, i w grach on zawsze zazwyczaj wygląda dość sztucznie. Natomiast tu rzeczywiście on też potęguje takie szczególnie mi przychodzi na myśl, no jedna z początku jest taka. Jak, jak idziemy się spotkać, nie pamiętam jak się ta postać nazywa, ale z tym, z tym gościem, z tym łucznikiem taki, który. i potem pomagamy mu znaleźć. To jest jedna z pierwszych misji, uh -huh. to myślę, że to ja chyba tu za dużo nie zdradzę. Um, i, i, I znajdujemy to jego. ten, ten jego dom i, w, i wchodzimy i on jakby nas, tam jest takie ujęcie jak on mierzy do nas z łuku, to po prostu słuchajcie normalnie ja to zacząłem robić sobie screeny na, na, na playaku, bo, bo po prostu to wygląda tak obłędnie, nie mówiąc już o tym y, jak fajnie to wygląda że tam są te podsumowanie, tak jest opowieść wojownika, czy tam opowieść jakaś, nie jest ten, ten napis japoński i potem ten napis tak fajnie z, jakby znika ale chodzi o to, że jakby na tym czarno-białym to wszystko, mówię no ten, dla, mnie, dla mnie osobiście ten efekt czarno-biały to po prostu jest genialna sprawa. No, ja chyba będę grał, skończę za drugim razem w kolorze. Tak, gram na New Game Plus <laughs> i ja w ogóle też myślę o tym, żeby zagrać sobie w takim pełnym trybie kurosawy właśnie z japońskim dubbingiem, bo teraz gram po polsku. Nie, Dlatego, ja że z japońskim ja chcę dubbingiem. lepiej chłonąć te, 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 to, co do mnie mówią, bo jest dużo takich dźwięków, gdzieś tam ktoś w tle coś gdzieś woła. Naprawdę, bo wchodzisz do jakiejś takiej osady, do jakiejś małej wioski i gdzieś tam ktoś tam Wołać. I mógłbyś to totalnie zignorować. Pomyśl, że to jest jakiś dźwięk tła, ale tam podejdziesz, okaże się, że ktoś, nie wiem, kogo znajdziesz wcześniej chce ci za coś podziękować, albo powiedzieć, że potrzebuje pomocy, bo gdzieś tam grasują Mongołowie i, i przydałaby się pomoc ducha, czy tam. wiesz. Mi, jak... Ale znowu, wiesz, dla mnie dla mnie mówię, dla mnie w tym trybie i z napisami i tak dalej, to ja się czuję, jakbym, jakbym wracał trochę do swojej młodości, jak, jak oglądałem właśnie. Te ale kręciłeś filmy. własne filmy w Czarnej bieli, w Czerni bieli. Tak, ale jakby ale jak, jak właśnie na przykład. Ale właśnie jak, jak przede wszystkim jak wiesz, yy, jak się pasjonowałem tym, tym kinem właśnie Kurosawy, także czy tam Kurosawa wszystko jedno, ja tam dla mnie to był zawsze Kurosawa. Mhm. W każdym razie yy, to jest taka dla mnie trochę podróż do, do, tego. No ale znowu, wiesz, to jest taka gra, która, no nie wiem, wydaje mi się, że ona by się nigdy nie zdarzyła. No niestety. Tak jak patrzę na historię Xboxa, ja wiem, że teraz może brzmi jak taki hejter, ale trudno. Po prostu też brzmi jak człowiek rozczarowany Microsoftem. No, znaczy ta polityka generalnie Microsoftu, którą, którą Microsoft jakby foruje od dłuższego czasu, do, do mnie ona kompletnie przestała do mnie trafiać. Tak? No bo znowu, jeżeli ktoś chce mieć maszynkę do grania i od czasu do czasu wieczorem włączyć sobie konsole i sobie w coś popykać, to pewnie okej. Okay, to taki Game Pass jest na pewno fajnym rozwiązaniem. Kupić to dzieciakowi, niech dzieciak gra, tak już mówię nawet starszemu dzieciakowi, yy, i tak dalej yy, można z tego korzystać. No, ale jeżeli ktoś szuka rzeczywiście jakichś gier głębszych, bardziej poruszających, ciekawszych, takich, wiecie, y, jeszcze, jeszcze jedna rzecz w tym Cushi, w, w Ghost of Tsushima, y, ten, Ta taka prostota tego interfejsu, elegancja też tego interfejsu. Y, brak w zasadzie żadnych elementów interfejsu w trakcie w trakcie samej gry. Tam mm -hmm. jeszcze można nawet w ustawieniach wyłączyć, wyłączyć, wyłączyć w ogóle. Tak, tak. tak ale, ale w tym nawet, nawet jak tego nie wyłączysz, w tym bazowym takim, y, że tak powiem. Y, w tym podstawowym ustawieniu ten interfejs jest mega oszczędny, co też, to też tworzy niesamowite wrażenie i jakby niesamowity feeling takiego wejścia w tą opowieść, generalnie, tak? w tą historię, w ten świat, w to, co tam się dzieje. Czy znaczy w ogóle mnie fascynuje w, i to dopiero nie wiem po jakichś 30 godzinach zacząłem się tym, nad na tym zastanawiać? Jak? Bo. No, żeśmy się w... No, właśnie to, co nam zarzucono, że. Albo bardziej tobie, już że powiedziałeś, że może Sucker Punch to jest studia japońskie, więc im łatwiej było zrobić japońską grę. To jest amerykańskie studia, ale w... o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że. Yy... Ja nie znam tak dobrze historii Japonii. Ja nie znam jej, jej wątków. I oczywiście to jest. Yy... Nie wiem, czy to jest historia zainspirowana jakimiś prawdziwymi wydarzeniami, czy coś takiego się wydarzyło kiedykolwiek w historii Japonii, ale zastanawiam się, jak ta gra. Jest autentyczna pod względem tak, pewnych detali. E, bo, bo rozumiem, że e, te katany, te wszystkie bronie e, czy, czy elementy stroju samuraja, tych, tych zbroi, e, tych, tych kimon, Roninów, nie wiem, jak to powiedzieć, ty, że to wszystko jest autentyczne, tak? Ale chodzi mi o samo, samo podejście, właśnie do, do, do tego świata, do pewnych elementów i tak. E, I chyba pomyślałem dlatego o tym, że to jest tak dobrze zrobiona gra. Że nie myślisz o tym, że na przykład, czy, czy są kobiety samurajowie, czy tam kobiety jakieś takie uczniczki, wewniczki, tak jakby pojawiają się w tej... w ogóle nie myślisz o tym, bo to się wydaje takie naturalne, bo to jest tak dobrze napisane, to jest tak dobrze przedstawione w tej historii. Oczywiście, znaczy znaczy, ja, ja do tego nie podchodzę w kategoriach yy, dzieła historycznego, bardziej podchodzę, w, dla mnie wiesz, dla mnie to może być. To jest dla mnie, jakby to jest sztuka, no. Sztuka, no powiedzmy, no tak to nazwijmy. Nie, bo chodzi im, mi o to, tak? że kobiety, tam kreacja. Tutaj są bardzo silne postacie kobiece, a generalnie jak my myślimy o, o, o kobietach, ja pamiętam gdzieś się te gejsze, te takie. E, e, ciche, takie. Ale one kobiety, też, które ale są, też one są dla na swój mężczyzny. sposób. Znaczy, ja myślę, że one też na swój sposób są dość silne, no. Znaczy, no być może, ale chodzi mi o to, że jak, tak to zostało dobrze zrobione, że, że właśnie w taki sposób sobie bym życzył, jakby wprowadzanie powiedzmy jakichś takich znaczy, w cudzysłowie ja, ja nieścisłości, bo, bo tak jak mówisz, to jest, to jest fikcja literacka, ale jest tak podana, ale, że się fantastycznie odbiera, że ja nie czuję jakiegoś dyzonansu, że nie, nie, nie wydaje mi się, że, że ta postać jest nie na miejscu. Ale wiecie co jeszcze, żeby, zanim ktoś się tam nie odezwie, i że tutaj sucker punch e, musi poprawność polityczną wprowadzać, bo, bo Sony jest takie inkluzywne, to sucker punch, nawet jeżeli e, kobiet, samurajek, kobiet wojowniczek nie było w Japonii, to to nie są na pewno piersi m, w takich silnych ko postaciach kobiecych w, właśnie w tamtych okresach, bo kurosawa w Okrytej Fortecy zrobił taką e, postać, jedną, dziewczynę. Y, Poza tym, no, mój kochany Stansaki w, w sadze Usagiego JoJimbo też tam są mm, postacie kobiece i to nie jest tylko tak, że Usagi jest jedynym samurajem i, i nie wiem, tam dżin czy, czy inne zwierzątka, które, które tam występują są, są tylko męs męskie, tylko tam zdarzają się kobiety, bardzo potężne wojowniczki i e, nie wiem jak było, bo też historią aż tak w Japonii bardzo nie interesowałem. Przyswajam tą historię głównie przez mm, popkulturę, i to nie jest, czy nawet umów się na przykład anime i manga to z tego sobie nie bierzemy, ale właśnie nawet tu, właśnie, był w czy w innych firmach z tego okresu zdarzało się, żeby portretowanie właśnie kobiet wojowniczych, więc wydaje mi się, że to nie jest jakieś odstępstwo. Znaczy, wiesz, ja myślę, że jak nawet spojrzymy na, że tak powiem, naszą historię tutaj zachodnią, Europę, no to jednak jakaś tam Joanna Dark była, nie? Więc wydaje mi się, że pewnie w kulturze, i, i, zmierzam do tego, że zawsze w kulturze, nawet jeżeli, to, to są takie teorie, jak już chcemy wejść, to są tylko takie jakieś takie dziwne teorie genderowe, które tutaj wprowadzają ten świat tak dzielą na czarny i biały. Natomiast jak spojrzymy sobie na przeszłość i zaczniemy analizować różne postacie, to spokojnie znajdziemy zarówno w literaturze, jak i w ogóle faktyczne, historyczne postacie, które. Zadawały kłam trochę tym takim naszym prymitywnym wyobrażeniom o tym, jak świat w tamtych epokach mógł wyglądać. Więc to, to po pierwsze, tak? Nie wchodząc za bardzo w szczegóły. Jak, jak Może kiedyś znowu, jak się zbiorą tam jakieś pieniądze, jak Dachman mówił, to nagramy osobny odcinek i wtedy się do tego ja przygotuję i, i możemy ładnie o tym opowiedzieć. Natomiast także ja bym się tego zupełnie nie obawiał. Natomiast druga rzecz, właśnie też chciałem powiedzieć o, o, tej, o tej fabule, że, która mi się strasznie podoba w tej grze na samym początku, i to jest. To jest kapital. Znaczy, właśnie ta narracja generalnie, wiecie, jakby ja oczekuję od gier nie tylko zajebistego gameplay'u i, i takiego fanu z rozgrywki, ale oczekuję też yy, jakby opowieści, oczekuję trochę tego, trochę co od kina, jakiejś opowieści, wciągnięcia w jakiś fascynujący świat. Yy, yy, dlatego właśnie nie wiem, jest, tak mi się podobał Red Dead Redemption, tak? I tak samo tutaj, nie? że. Nawet na samym początku, jak on ma na początku te dylematy, bo on jest samurajem, on jest przyzwyczajony do tej otwartej walki, wiecie, on wchodzi, my rzucamy te, to jest wszystko tematycznie jakoś tam uzasadnione, rzucamy te, te obelgi na przeciwnika i zmierzamy prosto na nich, tam wciskamy guzik i potem ten jeden taki cios do wykończenia, to aż jak ja o tym mówię, to mam dziarki na plecach, bo z jednej strony ten tak, gameplay jest po prostu, promokacja. Tak. Prowokacje, tak, bo z jednej strony ten gameplay jest po prostu genialny. Ta, ta, ta walka na miecze jest po prostu tak miodnie zrobiona w tej grze, tak, tak się przyjemnie ciacha tych wrogów, a jednocześnie. Yy... Ty mi zasugerowałeś, Rafał, żebym nie grał na najprostszym poziomie. Ja gram na trudnym poziomie. Mm -hmm. Ja wydaje mi się, że on, że on nie jest jakiś bardzo trudny, że, że ta gra. Ale jednocześnie mam takie wrażenie, że ta trudność nie wynika z, trochę z tego, że twórcy chcą mnie na siłę, o to teraz damy ci napakowanych wrogów, którzy mają 1500 punktów życia i po prostu trudność polega na tym, że będziesz musiał więcej razy ich walnąć mieczem. Być może tak jest, ale generalnie widzę, że w tej grze jest nagradzana taka precyzja, robienie tych uników, taki trochę parowanie, balet, ta... Tak? parowanie. Ta walka wygląda naprawdę jak balet. Bym powiedział, ta walka wygląda jak w Kilbilu Billu, y, Uma Thurman, w tej słynnej scenie, w, w tej restauracji tam w Tokio, zdaje się, tak? Mhm. Y, y, jak to było zrobione. To tu jest po prostu rewelacja. No pod tym względem jest rewelacja. No, to a jest już jeszcze, to czułeś powiedzieć... takie pojedynki jeden na jednego? Na przykład, nie, nie, jednak? jeszcze nie. No to jeszcze jest nie, kapitalna jeszcze. sprawa, dlatego, że wtedy musisz polegać tylko i wyłącznie na, na, na szermiercze, tak? I masz te różne postawy, które możesz zmienić, ale nie możesz korzystać z tych, tych wszystkich e, małych ostrzy, jakichś tych bomb, jakichś uh -huh. ciosów specjalnych, okay. to wszystko polega na, na właśnie tylko i na umiejętności tego parowania, unikania e, tej odpowiedniej w czasie kontry. No, to jest kapitalna sprawa, to jest, jest miód i dlatego to jest dokładnie to, co do, niemal e, powtarzamy słowo w słowo, co, co mówiłem, że dla samej tej szemierki, właśnie dla samej tej walki po prostu chcesz grać i niekoniecznie nawet e, te, te misje są ważne, tylko sama ta walka daje dużo satysfakcji. Generalnie, no, ale właśnie, <laughs> jeszcze mhm. przerwę na moment, generalnie nie pędź, znaczy też słuchaczom to mówię, bo ja już jakiś tam czas temu grałem, pół roku mam przerwy, ale polecam tak jak Damian robi, nie pędzić z fabułą, tylko sobie eksplorować, bo po pierwsze ładne widoki, to jest naprawdę super, a po drugie ta gra nagradza eksplorację, czy to spotkamy lisa, który... Coś tam nam przy... tak do kapliczek. Do kapliczek i, i się pomodlimy i to coś tam nam daje, chyba się nam zwiększa yy, pasek e, życia. Tak, jak i znajdziemy kilka tabliczek, to, yy, to, to powiększa się liczba yy, miejsc na Talizman. O, Znania właśnie mieczek. tak. Yy, mamy te takie bambusowe stojaki, przy których ćwiczymy uderzenia mieczem. Yy, gdzieś tam możemy sobie yy, znaleźć yy, Miejsca gące do. Źródła do tak, albo miejsca dołożenia e, Także są też tak poukrywane w różnych miejscach te takie o, ozdoby, nie, to nie chcę mówić ozdoby, ale takie kolory do, do naszych zestawów mieczy i, i chyba ciuchów. E, I naprawdę można trafić, w, wiecie, w unikalne miejsca. To nie jest takie kopi w klej, tylko gdzieś tam ktoś e, okay. wyrzeźbił jakąś unikalną kapliczkę, którą. Tak, w może ogóle niektóre 5% osób, nie? Tak, i niektóre kapliczki są tak ukryte, że na przykład nie wiem, jest niby dojście do tej kapliczki takie proste, ale nagle widzisz, że jest most zerwany, albo, albo właśnie obsunęła się skarpa i, i ten kamienny most, no nie, gdzieś, nie Więc musisz znaleźć takie przejście. Wtedy ta gra się zamienia w, takim, w taką klasyczną grę A la Tomb Raider, albo Uncharted, gdzie musimy właśnie znaleźć tą ścieżkę, gdzie skaka skakać po skałach. Mamy, później ten hak zdobywamy, że uh -huh. y, prawda, możemy się bujać w ogóle na tej linie, i skakać. Ta gra nie jest. Znaczy, ona czerpie ze wszystkich tych gatunków y, z innych otwartych światów, tak? Ale nie robi tego po macoszemu. Ona po prostu robi to w takiej odpowiedniej ilości. Że, że to nie jest gra jak w Assassin's Creed, że po prostu y, musisz mieć dużo budynku, po którym się wspinać, bo ta wspinaczka jest. Ta wspinaczka jest jak w Assassin's Creed, powiedzmy, ale. Ona jest wykorzystywana tylko w, w, w jakichś okazjach, tak? Że przy okazji. E, po, pozwala ci na przykład inaczej, jakby, nie wiem, skrócić sobie czasami drogę albo coś takiego, ale jakby ta gra to jest taka gra kompletna, moim zdaniem. To jest, e, gdybym ja zagrał w, w Gozo ma e, przed e, 2000, znaczy naszymi, prawda, grami roku, ogłoszeniem roku, no to ta gra zmiażdżyłaby e, Cyberpunk'a. Dlatego, że Cyberpunk pod względem takim gameplayowym był dobry, miał świetną fabułę, ale nie był tak absolutnie kompletną grą jak, jak Ghost of Tsushima. I dla mnie w tym momencie, jakbym miał cofnąć się, to, to bym określił właśnie Ghost of Tsushima grą roku i jednocześnie yy, no, w, znaczy jest, jest dużo rzeczy takich, o których właśnie yy, chciałem powiedzieć, chociaż są też błędy yy, w Ghost of Tsushima. Tak, Jeden znaczy, błąd, są, który są miałem, błędy, no. yy, to yy, zacięła mi się jedna Jedna misja, gdzie właśnie z tym kawą z tym. Tak, takim, z y, Jest taki, y, y, tak, jest po prostu coś takiego, że musimy dojechać do zasadzki i pędzimy koniem. Ja schodzę z konia, on nie schodzi. Ja sobie później to sprawdziłem, bo po dwóch czy trzech restartach tej, tej, tego zadania będą że nie, nie, nie coś, coś, coś się źle dzieje. O, on nie schodzi z konia, i nagle sobie tak po prostu w jakimś dziwnym, śmiesznym trybie y, y, tak y, dojeżdża konno do, do wioski i tam się zaklinowuje. A on powinien zejść z tego konia, i powinniśmy biec do zasadzki. I nie wiem dlaczego tak się stało, i niestety nie mogłem tego kontynuować. Po prostu przerwałem i robiłem inne zadanie, ale, ale to nie znaczy, że, że ta gra jest pełna bugów, że jest pełna glitchy. Na przykład, gliczy praktycznie nie widziałem. Oczywiście, znaczy, ja, ja na przykład. Mi jest, mi to jest ciężko na początku powiedzieć, wiesz o tym, ale pierwsza jedna rzecz, która mnie tak do. Y, że tak powiem. S, wpadła w oko, że tak powiem. To była, był taki lasek bambusowy. Nie z takich normalnych drzewek, tylko takich cienkich, wiesz, mnóstwo ich takich naćkanych, i, i, i mogłem po prostu przez nie przejeżdżać jak przez masło. W ogóle nie było żadnej detekcji kolizji. Tymczasem, jak są takie pojedyncze bambusy. To czy jakieś pojedyncze drzewka, to wtedy jest jakaś detekcja kolizji, gdzie one stoją na drodze. A tu przy takim wiecie yy, pamiętam, że w Red Dead Redemption 2, jak się wjechało do lasu nawet gęstego, no to ten koń jakoś tak kluczył między tymi drzewami, a tu po prostu on jedzie, wiesz, yy, wiesz na rympo. Tak samo jak się zejdzie z tego konia, to też może się normalnie na drzewie yy, jakby zatrzymać, więc tu są takie, yy, ten. tylko że znowu, moim zdaniem, to nie jest kwestia, w każdej grze się znajdą takie czy inne błędy. Natomiast pytanie y, jest tak naprawdę inne. Pytanie jest, czy mimo różnych błędów i niedoróbek i jakieś glicze, które zawsze się pojawią, no bo to jednak mówimy o dużych grach z otwartym światem i tak dalej, czy jakby całość się broni, tak? I, I tak naprawdę, jak patrzysz na całość, no to co, co, co z tego wychodzi, tak? Jak patrzysz na gameplay, na te wszystkie elementy, no. Mi się Cyberpunk zupełnie nie podobał, y, w tym sensie, że okej, okay, jeszcze, jeszcze to samo bieganie i strzelanie jest spoko w Cyberpunku, ale jakby. Właśnie dla mnie cyberpunk z tą, z tą całą postacią tego y, y, tego y, tego John'ego i z tym wszystkim, to, to właśnie jest taka gra zrobiona na kolani, Nie to, że na kolanie, ale z, zaprojektowana przez takiego księgowego, który patrzy: Dobra, mamy tu wszystko, no obiecywaliśmy. Jeszcze nam czego brakuje? Brakuje nam y, tej y, y, cichopek na okładkę. Ale to są gry. A, y, to brakuje nam John'ego. A to są gry, no to musi być ten, jak on się tam, jak się nazywa ten aktor, co grał w Matrixie? No ten dokładnie, dajemy go. Wiesz, jakby w tym sensie, że to jest dla mnie taki... Znaczy, ee, to ja, jest ja trochę prawdy widzę. w tym, bo, bo ja słyszałem znowu jakąś plotkę, że był zupełnie jakiś inny aktor, który miał grać Johnny'ego Silverhanda, ale później w pewnym momencie, i to była decyzja marketingowo genialna, bo jak Keanu Reeves wyszedł chyba na, na trzy, ile to lat temu było, już nie pamiętam, to on skradł show, bo nikt się tego nie spodziewał. Trzy lata temu to chyba było. I, słuchaj, i, i to no, było, jakby... i jakbyś przełożył wagę tego, ile tam później było retweetów, ile tam było historii, artykułów pisanych o tym i tak dalej, to to było marketingowo mistrzostwo. Nie świat. no, oczywiście, słuchaj, no bo, no bo jakby, no bo wiesz, znowu, no te, te wszystkie decyzje, tak, to jest znowu, wracamy do tej konferencji nieszczęsnej Microsoftu, no, jakby Microsoft znowu naobiecywał, pokazał jakieś niesamowite, Bóg wie co, ja na przykład mam ta, ten mój znajomy ciągle żyje takimi grami Crossfire X, to się Crossfire X, a druga gra się nazywa e, Bright Memory. I zdaje się, obie gry mają swoje, e, bo tak, Crossfire X pamiętam, że e, ktoś mi też mówił, ja też na jakiejś konferencji chyba z pół roku temu słyszałem, że to jest gra, która jest mega popularna w świecie PC, ale ja o tej grze w ogóle nie słyszałem, nie? Żeby też na PC niech ja to grały się. I się okazuje, że to jest gra w świecie PC, ale w świecie PC koreańskim, tak? Że ona w Korei po prostu mega, mega popularność zrobiła. I teraz Microsoft wymyślił, że zrobi z tej gry taki ekskluzyw na Xboxa, taki system seller. I oczywiście to wykupił. Tylko ostatnio, nawet chyba wam wklejałem, znalazłem newsa na chyba gry online z 2019 roku, w którym jest napisane, że ta gra zadebiutuje w 2020 na Xboxie One mhm. i fabułę do niej, i, i single player do niej robi Remedy, nie? Remedy to jest to studio, które... Nie zrobiło żadnej fajnej gry, tylko robi taki, takie totalne średniaki. Nie? No nie, No Max te... Payne był bardzo fajny, no nie gadaj. A to oni zrobili Maxa Payne'a, ale to Maxa Payne'a którego? Tego pierwszego. Pierwszego, drugiego zrobili. A kontrol, no to już pewnie. Kontrol, kontrol no nie, kontrola hmm. jak bym się nie podobała, no Alan Wake'a eee. nie znam, ale. E... Alan Wake, Control i Quantum Break to są dla mnie takie sobie gry. Niestety. Hity z satelity. Właśnie takie. Hity z satelity, dokładnie. Okej, okay, no no to... takie gry. Mm -hmm. Ale to yy, kontynuę Crossfire Rex, bo my znowu zrobimy te gry. No gryce. właśnie wracając, wracając do tego, nie? I, 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 i chodzi mi Obiecujesz, to, że, teraz o teraz na 3 tylko. I, i słuchajcie, i, 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 i gdzie jest ta gra? Dlaczego oni w ogóle jej nie pokazali? Ile oni już? Ale oni uczepiłeś się jakiegoś nie? tytułu, o którym nikt nie słyszał wtedy, nikt nie słyszał dzisiaj i nikt nie będzie słyszał o tej grze za ale, parę ale, lat. Nie, no, ale Microsoft na start Xbox. Ale było o tej yy... grze teraz na E3? Nie. No to właśnie, dlaczego nie było? Skoro 6 miesięcy temu, nie. jak czy 8 miesięcy temu No bo się okazało, temu, że to startą, był crap no to było... i, I nie będzie tej gry, no i po co ale o nim przez... mówić? No dokładnie A druga się na gra... tym dobrych rzeczach ja, ja, ja wiem, że Rafał, to oglądałeś wszystkie Bright, konferencje Bright Memory, to ja kojarzę, ale tutaj też Grze cicho, to była taka Gra mnie się skojarzyła z Polską, taką gdzie mieliśmy yy, No, mi też Chińczyka, chińczyka, chińczyka morderce, Trochę jak Painkiller, tylko on To był remake, kurczę zapamiętam jak się ta gra nazywa To był remake z takiej starszej gierki Z lat 90. -tych. I teraz będzie i trzecia część pokojarzycie o co mi chodzi? Nie Mi się ta gra Bright Momery skojarzyła z inną grą Z grą studia People Can Fly Painkiller eee, Painkiller nie, Painkiller? A mnie się kojarzy z Shadow Warrior'em. Shadow pain Warrior killer. wygląda albo Painkiller, albo Bullet Storm ewentualnie. Bullet Storm. Nie, nie Bullet Storm, mi się nie z Painkillerem, mi się skojarzyła z Bullet stormem. a mnie się skojarzyła z Shadow Warrior'em. I tak wiesz, widziałem to i Kurczę, no to naprawdę wyglądało bardzo, bardzo podobnie, bardzo w podobnych klimatach. Też mieliśmy jakieś Uzji, jakiś ciężki karabin, magia, jakieś dziwne potwory. To wszystko było w takiej stylizacji, przynajmniej to ta plansza, która była pokazałem, to jakaś właśnie taka Japonia, te dachy pełne klinkierowej dachówki, drzewa kolorowe. No to naprawdę fajnie wyglądało i rzeczywiście o tym tak samo słuch zaginął. I to jest gra słuchajcie, która jest w ogóle ale, ale robiona przez jedne które były, bo wiesz. Ale poczekajcie, ale zaraz <laughs> o tym porozmawiamy, ale myślę, że to też jest ważny temat. Słuchajcie, żeby o tym powiedzieć, bo to są gry, które po... mówię, no, 8 miesięcy temu Microsoft Czy dziennie ginie i... gra, który, o której nikt nie słyszał. No, dobra, no, okej. Okay. Dobra, miała... to, do, do, to okay. oddajmy zróbmy, no? zróbmy ładne, ładne połączenie, bo nie wiem czy yy, połączenie z Ghost of Tsushima. Nie wiem czy kojarzy się taką grę jak Trek to Yomi". Nie. Trek jak Star Trek tu y o m -I. gra polskiego studia People Can Fly i teraz bym chciał żebyście sobie wklepali w Google Image właśnie ten tytuł żebyście zobaczyli o czym mówię jest to przygodówka tak określana jest jako przygodówka mhm. 2,5D w feudalnej Japonii gra jest w czerni i bieli właśnie w takim kinowym filtrze no, widzę, kurosawy super, fajnie, wygląda fajnie z jakimiś elementami pojedynków i naprawdę e, robi robotę. Jestem... No wygląda zajebiście. To, to, jak wpisałem sobie w tym, to wygląda super. Jestem... Ale co, chcesz powiedzieć, że została skancelowana? Nie. Jest że była... na Xboxa? Nie. Jest y, zapowiedziana na... Mm... Switcha. <laughs> nie, jest zapowiedziana, że wyjdzie i że robi to polska, polska gra. P F Flying. Sorry, nie brawo. Flying White hog robi ją Ja pamiętam, ja kiedyś słuchajcie, były targi Wyjdzie F na PlayStation ja 5', zrobi... na PC i na Xbox. -y. Brawo, 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 brawo. Brawo, Polska. Teraz Polska. Teraz polska. A będzie znaczek teraz Polska? No okładkę. przy Ja sobie wyobrażam, słuchajcie, potem amerykański trailer The game will change the future. Teraz polska. To No ale dobrze, bo ja musiałem teraz porozmawiać. Mam mało to, czasu. A no chciałem porozmawiać o E3. Czasu, Było no. trochę tych różnych Summerfestów, pr timeów. Nintendo E3 konferencji. Znaczy, jak chcecie, to możemy zacząć od Nintendo, tego Direct. Ja obejrzałem to tak troszeczkę yy, na podglądzie, bo mówię, jak się coś mi spodoba, to się zatrzymam na chwilę. I tak naprawdę jedyny tytuł, na którym się zatrzymałem ze względu na jakiś sentyment Halo. do... Nie, nie, na, na Nintendo Direct. A, myślałem, że w ogóle. <laughs> nie, nie, nie. zaczynamy od Nintendo Direct, jakby od końca troszeczkę. Dobra. To oczywiście e, spodobał mi się Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei. Ah. piątka, Tak. Bo ja bardzo lubię e, poprzednie... Na przykład ja nie, nie skończyłem PR są żadnych. Ja dużo grałem w trójkę na PSP. E, Devil Survivor grałem... Nie wiem, czy to jest Shin Megami Tensei. Chyba tak. Ale to jest po prostu JRPG, nie? Tak to, jest to jest JRPG, tak? tak. I to jest jakby mhm. taka mechanika, wiesz, bardzo, bardzo często wykorzystywana w, 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 w JRPG-ach. No nie? Bo jest tych takich jakby z pod serii tego mega i tensei bardzo dużo. I, i, I ja dlatego po prostu, jakby polubiłem. Chyba ten Devil Survivor to była taka gra, że ona miała połączenie tego i i gry taktycznej. Ale mogę się mylić, bo, bo już tak bardzo nie pamiętam. Ale była taka jedna gra, gdzie, gdzie po prostu, jak w UFO, czy w jakiś taki grach taktycznych, chodziłeś po takim posiadce mhm. i przedstawiałeś swoich tych. tych nie, te swoje postacie i one walczyły i, i to było super zrobione. Mi się bardzo ta gra e, podobała nie to jeszcze z czasu DSA. Ale tak naprawdę to co? Że będzie postać z Tekkena w, w mojej nieulubionej grze Smash, e, Super Smash no fajnie, no. no, ale to nie dla mnie. No nie, ale wiesz. E, Że będzie gdzieś mnie... za ileś za 100 lat e, Breath of the Wild 2. No świetnie, cieszę się. No to jest gra, w którą chciałbym zagrać. Że nie będzie Metroid Prime. No to okej, okay, no nie, no też się potwierdziło, że nie będzie. Że będzie jakiś Metroid he, Dread, okej, okay, no fajnie, no to, tylko, że to jest, to nie są tytuły, na które czekaliśmy, i to nie są gry, które chcieliśmy zobaczyć. I e, już teraz widać, że e, Nintendo zaczęło już nawet teraz sięgać po już nostalgię, już nie mają nawet remake'u z czego robić, to zaczęli robić remake tych Game Watch. Czyli tak <laughs> pamiętacie, te pamiętne jajeczka. No, no, no ty, do tego się to sprowadziło. No. Jeśli się znaczy, mylę, wiesz, no to poprawcie mnie. Ja, nie, no słuchaj, ja jakby co tu ciebie co poprawiać? Tu nie ma co poprawiać. Tu jakby Nieomylny, Nie rację, tak. tylko, tylko z drugiej strony, Tylko z drugiej strony w sumie Nintendo jakby, moim zdaniem, nie musi teraz jakoś za bardzo niczego pokazywać, jakiegoś takiego... No nic nie tak muszą wiesz, robić. Tak. Ja, też, ja, też jestem, ja też jestem trochę rozczarowany faktem, że, że nie będzie Metroida, bo ja na tego Metroida to już czekam od dłuższego czasu i, i to jest on. Z drugiej strony, myślę sobie, że ten Metroid Dread może być naprawdę Spokogierką, bo co jak co, ale platformówki Nintendo umie robić i, i wydaje mi się, że to nie będzie rozczarowanie, że, że to może być hit. Nie, po no to jest, to jest gra, którą na pewno chciałbym zagrać, to 100%. No także, także, ja tak samo, ja tak samo. Natomiast ten yy, z pozostałych, no to tak, no to tutaj nie wiesz, nie, no, to, tam to coś, czysta". zobaczyłeś jakiś tytuł na tym mm, Direkcie, który cię zainteresował. Nie oglądałem nie. Nintendo oh. No Mario Rafał, Rapids. ty nie masz yy, Switcha jeszcze? Nie, już nie mam. I nie będę I Niedługo, nie niedługo, niedługo Julek będzie sprzedawał jakiś, swojego. Jakiś tego. czas nie będę. <noise> <noise> nie, ja nie będę. Co? To jest moja w tej chwili podstawowa koncepcja. Wyjdzie, wyjdzie Animal Crossing jakiś, jakiś e, wiesz, um, jakaś tam wersja. Znaczy, oczywiście, nie, nie Animal Crossing, ale, ale jakaś gra z, ze zwierzątkami, coś tam wychodzi. Tylko chyba ale na wiesz, ale, słuchajcie, ale jeszcze, jeszcze, że znowu wrócę do PS5, nie? Bo Nintendo Switch też mi dało do zrozumienia jedną rzecz. Czy ja potrzebuję Game Passa, czy ja, bo ja bardzo chętnie płacę za Nintendo Switch, za gry, za te premierowe ekskluzywy, ja płacę tyle, ile oni chcą. Bo jakby, wiecie, po co mi Game Pass, na którym ja i tak nie będę miał Maria, nie będę na tym Game Passie czy miał Animal Syndrome Crossing, nazywa? nie będę miał na tym Game Passie Zeldy i tak dalej, i tak dalej. Bo ja chcę zagrać w te konkretne gry. To są gry, które mi się podobają i które mnie wciągają. nie? I, jakby, i ja jestem happy, że ja... Znaczy happy, no nie jestem happy, happy że, te że gry są takie drogie. Że ten tego pasa. Ale chodzi, mi, nie no, ale chodzi mi o to, że ja spokojnie zapłacę Nintendo, ja się łapię na tym, że ja ile ja kupiłem tych gier na Nintendo, tak? Bez, nie mając żadnego Game Passa, nie mając nic. Dlaczego? Dlatego, że generalnie właśnie to jest to, że jakby ja, ja nie chcę maszynki do Medicorów. no ja chcę maszynkę do tych fajnych wiesz, gier, które mi się podobają. Nie, nie, nie. zawsze gra, w sensie, gra się taka właśnie podwójna A, czy nawet Indyk. Jest złą, i czasami, wiesz, yy, siadasz na przykład, no nie wiem, tutaj dam przykład, disonor dwójka i wyłączasz po, Ja przełączam po 10-20 minutach, nie jestem w stanie się w nią wbić, a wrzucam jakąś, wiesz, pierdółkę taką, która ma naprawdę okładkę już, która by odstraszyła i zostaje z grą na 80 godzin. No. Ale słuchaj, absolutnie, tutaj, ja, ja tego nie ja powiedziałem. Wiem, tylko, że żebyśmy... nie, ja, ja, wiesz, mi chodzi, mi chodzi o coś innego. Mi chodzi tylko o to, że jakby. W tak. tym myśleniu Game Pass versus ekskluzywy i w tym myśleniu, które proponuje Microsoft, odejdźmy Tylko od ekskluzywy ja bo jedno rzecz to mniej więcej Microsoft. Że mógł, ja mam Game Passa, ile płacę za Game Passa Ultimate? Bo Nawet nie wiem, bo to mi, ile to kosztuje teraz? 5, 600 zł rocznie. Dobra i gram od no. dwóch miesięcy w grę, którą mogłem kupić za tam 29 zł na promocji, a ja płacę co miesiąc abonament, żeby tylko w tę grę grać i inne gry jeszcze ściągać sobie na Xboxa i inne gry usuwać, bo już się właśnie widzę, aha, skończyło się, usunęli. No dobra, no to to usuwam. To usuwam, to usuwam. Mm, a gram tylko na przykład nie wiem, w Stardew Spire. I to jest to, to też jest takie, że Mam wrażenie, że. Znaczy, mam tego Game Passa, on jest super i miałem wolny wieczór, pograłem sobie w, Man w Man itera, pograłem sobie w teraz Jakusza Lakę Dragon 7 wyszła, której nie kupiłem jeszcze i która jest fantastyczną grom i którą się teraz bawię, znaczy na ja czas. I to jest akurat coś, co mnie wciągnęło, ale. Na te 300 gier to albo już mam wszystko ograne, albo właśnie to są, tak jak u ciebie, strzały na 10 minut, a gówno, gówno, e, i, i takie przerzucanie po prostu rzeczy, których nie znam, albo nie zdążę zagrać, bo pochodzi mnie na przykład Children of Mortal, albo Slay the Spire, albo tak jak e, ta karcianka, którą ty polecasz z Rysławem Damian, e, Monster Train? No, Monster Train, no. tak. To są to. Ale to jest e, pc coś, tak? Nie, nie, to, nie jest, to, no, są no, to są rzeczy oni... na Game Passie Xboxowym. Jak to się nazywa? Ale wiecie, Ej, nie, nie ma się, czas się, game Passa. Nie masz konsoli, więc po co ci to? No ale dobrze. Nie może jest ale, na Ultimate wiecie, no. PC game Pass. jest pewnie. Ale jest zaraz, pewnie. ja kupię. Słuchajcie, ja ku Ale to jest to samo jeden do jednego. W 90%. Chodzi mi o to. Bo Jaku za like Dragon mogę zaraz sobie zainstalować na PC bez żadnego problemu. Ja mam teraz zapłaciłem 4 złote, za ja zawsze płaciłem co miesiąc na Game Passa i potem anulowałem, i czekałem aż wiecie, taki cebula, nie? Ale no właśnie, bo ten game pass to taki jest. No to się nie opłaca go mieć 600 zł na rok za niego, jakby za to płacić, tak? Czekać na, aż będzie E3 i wtedy masz za 4 złote na 3 miesiące, teraz była taka promocja. No to, to spoko, no. Ale to jest prawda. Znaczy to jest coś, co kiedyś chyba Steve Jobs powiedział, bo Steve Jobs nie był w ogóle fanem e, tych takich streamingowych aplikacji, czy wtedy, czy tego płacenia abonamentu za muzykę. I on mhm. mówił, no jeśli ja mam swoje ulubione albumy i je w kółko słucham, to ja zapłacę je raz, ale na dłuższą metę, no to wychodzi mi taniej, niż jakbym właśnie co miesiąc musiał płacić. No ja oczywiście parafrazuję, ja nie pamiętam dokładnie, mhm. jakich on słów użył. Oczywiście po jego śmierci ta, ta filozofia się zmieniła, bo Apple wprowadziło ten Apple Music i, i, i możesz teraz, prawda, płacić jakieś tam abonamenty, jakiej chcesz muzyki. To samo jest na, na Spotify'u. Ale faktycznie y, doszliśmy do takiego e etapu, że ten streaming, że, że, czy, czy w ogóle ten, te usługi abonamentowe wreszcie mają sens, bo takie próby były już dawno, jeśli chodzi o gry. Tylko ten model biznesowy nigdy nie był taki, żeby to się opłacało. Ale, ale nie macie ma takiego... takie tyle pieniędzy, ale czy, że żeby to nie? zrobić, żeby obniżyć cenę. Ale wiesz, wiesz, o co mi chodzi. Tylko chodzi mi o, to, o jedną no rzecz, że nie ma czegoś takiego, jak głosowanie portfelem przy takich streamingowych usługach. Bo wszyscy ludzie i tak płacą. Mhm. Dlatego na Netflixie jest teraz taki badziew w większości. Naprawdę, uh -huh. bo nie ma czegoś takiego jak kontrola jakości. Oni ci podrzucą, bo mają nowy tytuł, wszyscy to oglądają, więc wszystkim się wydaje, że to jest najpopularniejszy tytuł, bo milion czy sto milionów ludzi to obejrzało. Ale no tak i to było, wskoczy, te, te A problem to jest też... taki, że Ale... jakbyś chciał zapłacić za to, to, to wtedy głosując portfelem dajesz wyraźny sygnał, że to jest film, co ci się podoba. Dlatego tak ważne jest, żeby kina po prostu wróciły z pełną uh -huh. mocą. Ale to jest po prostu, model, jeszcze tylko to już, oddaję już głos. Mhm. To jest model, jaki był w wypożyczalniach kaset wideo, Netflix wyrósł z, jako wypożyczalnia. I tak było w wypożyczalniach, że wiesz, stałe filmy i brało się film, nie wiem, zależy od rodziny, ale na przykład się brało film codziennie i się brało jeden i oglądało się, co się wypożyczyło. I tyle, no. No T tak, ale tak chodzi samą... o to, że fizycznie ograniczenie fizyczne nośnika powodowało, że na przykład... Danego filmu nie mogło na, na tak, 100 osób nagle wypożyczyć. Więc jeśli e, dany biznesmen, szef wypożyczalni wideo wiedział, że wychodzi nowy predator, czy nowe Rambo, to nie brał jednej kasety, no tylko brał ich 20, no, 20. Czy tam ileś nie? I no to tak, był ale... biznes e, ekonomicznie uzasadniony, bo wiedział, że ten. Ale jakby na przykład wziął tych 20 kaset jakiegoś filmu, nie, wiem, fatalnego zauroczenia, i tylko przyszedłby Jules, Damian i może Rafał, i wypożyczyli, to on by wiedział, no nie, nie, następny raz takiego filmu nie wezmę. Czy tam Nomad Land. Nie? Więc to jest, to jest kwestia taka, że po prostu żyjemy w czasach, gdzie nie ma czegoś takiego, jak. Znaczy nie, jest nadal, ale chodzi mi o to, że próbuje się nas tego pozbawić przez tę wygodę, przez, przez możliwość e, e, takiego szybkiego, zawsze wszędzie oglądania jakiego chcemy filmu, pozbawia się nas takiej naturalnej e, e, takiego, takiej selekcji naturalnej. Tak zwanym portfelem. No nie, jak to, jak to ładniej ująć, ale wiem, że wiecie, o co mi chodzi. Mhm. A ja słuchajcie, ja, ja bym tutaj jedną rzecz tylko dodał, a w zasadzie dwie, więc chciałbym je, je jakby powiedzieć. Pierwsza to jest taka, że ma, ja mam takie wrażenie, jak na chwilę opowiemy o Netflixie, na chwilę jeszcze wrócę do Netflixa i do tych serwisów streamingowych, filmowych. Ja mam niestety takie wrażenie, że yy, już dzisiaj. Jeżeli chcesz obejrzeć Star Warsy albo oglądać nowe Star Warsy, to Netflix ci tego nie zagwarantuje, tylko musisz kupić sobie Disneya. Jeżeli chcesz oglądać tak. jakieś tam filmy HBO, to musisz kupić HBO. Jeżeli, czyli tak naprawdę jest jakaś trochę bida z nędzą w tym sensie, no tak, że jeżeli no. faktycznie chcesz, wiesz, mnie zawsze na przykład uderzało, wiesz, rozmawialiśmy o Kurosawie, mnie zawsze uderzało to, i pamiętam, mojego ojca zawsze to uderzało już Właśnie, starej gdzie dachy, można nie? obejrzeć filmy że, Kurosawy, teraz, Gdzie mi, można gdzie? obejrzeć. Na YouTubie wszystko jest. Są pełen, wygooglałem w trakcie grania, w trakcie rozmowy dzisiejszej naszej. Tak, <laughs> możesz sobie Rashomona obejrzeć, ran i tak dalej, wszystko jest z lektorem, możesz obejrzeć bez żadnego problemu. Wpisz sobie Kurosawa pełny film, Rashomon czy Siedmiu Samurajów. Aligator. Jakby zmierzam do tego, że żaden z tych serwisów, że to jest taka papka. Wiecie, te serwisy to jest taka papka. I teraz żaden z tych serwisów nie, nie, jakby, nie, nie pozwoli ci jakby obejrzeć wszystkiego, czyli tak naprawdę, żeby mieć dostęp do wszystkiego, to i tak musiałbyś płacić za te wszystkie serwisy, tak? Czyli musiałbyś płacić za te, no albo po prostu kupować pojedyncze filmy albo chodzić po prostu do kina i te filmy oglądać. To jest jedna rzecz. I teraz Microsoft trochę próbuje to zmienić, tak? Znaczy w tym sensie, że próbuje zrobić Game Passa, do którego będzie wrzucane wszystko i przechodząc płynnie do no naszej nie będzie konferencji. Wrzucane wszystko ale przechodząc płynnie do naszej... ja wiem że nie będzie oczywiście że nie będzie bo to jest nierealne to jest niemożliwe to znaczy moim zdaniem wydawcy zakładam tak ja nie wiem ile Microsoft płaci za to że te gry się pojawiają w grosze. na Game Passie tak ale chodzi mi o to że tak sobie myślę ja sobie tak myślę że wydawca i tak więcej zarobi jak ci ludzie zapłacą te 300 zł, czy 250 za pudełko, niż za to, że jego gra będzie dostępna w jakiejś usłudze streamingowej Microsoftu. Tak mi się wydaje. Niezależnie od tego. Być może więcej zarobią ci twórcy właśnie tych krapowych, medikorowych gier, które i tak się kiepsko sprzedawały i po prostu, wiesz, dzięki temu, że jest ten Game Pass, to oni, tak jak mówisz, Damian, na tym Netflixie, mają po prostu dostęp do jakiejś tam kasy i dzięki temu ten krap mogą gdzieś tam wrzucać i to, to jest taka to jest, perpetuum mobile. Nie chciałbym, żebyśmy e, sprowadzali. Że nie wiesz, co jest... Co jest, Ale nigdy nie wiesz, co jest tak naprawdę motorem napędowym sukcesu. Bo y, nie wiem, to jest 5 lat temu, tak, tak na oko, nie pamiętam dokładnie. Ja wiem, co, co jest motorem. Nie ja powiem, co jest motorem. Rocket, jak się Rocket nazywa? League. Rocket League? No. Tak, wyszło za darmo. 5 lat temu to na, było. Tak, na PlayStation 4. Chyba w Game Passie było. Nie w Game Pass, tylko w Plusie. Hmm. I okazało się, że przez to, że to jest za darmo, każdy w to zagrał i zobaczył, że to jest tak fenomenalna gra. Że to, popularność tej gry po prostu rosła w tak zatwarzającym tempie, że później jak ona wyszła na, na, na PC, później ona też wyszła na, na Xboxie, to ona się fantastycznie sprzedała. Są gry, które wychodzą, i nie ma w ogóle o nich, jakby nikt nie spodziewa się, że nagle z jakiejś przyczyny, tak chyba było za Among Us, ona wyszła, nie wiem, chyba rok wcześniej, ale dopiero chyba po roku, i też mogę się mylić, jeśli chodzi o szczegóły, odniosła tak spektakularny sukces, że to chyba jest najpopularniejszą grą na świecie. Ale wiesz, słuchaj, mi się wydaje, mi się wydaje, że tak naprawdę y, motorem sukcesu jest po prostu dobry content, dobry towar, czyli dobra gra. Nie, no to jest, to jest sine qua non. To jest sine qua non. Nie ma czegoś takiego, to znaczy nie ma, y, jeżeli nie masz. Do, I teraz, jeżeli moim zdaniem ludzie nie będą kupować Game Passa, jeżeli nie będzie zajebistych gier. I jakby, my nie wiemy jeszcze, czy starszych. No, ale problem to jest taki, że wystarczą gra. dwie, trzy ale gry. Ja też i bym i nie chciałbym, żebyśmy ta, sprowadzali w, Game Passa. Do, tylko do tego Medikorów i do gównianych gier, bo tak nie jest, bo jest naprawdę bardzo duża biblioteka i tam jest tak, sporo tak. fajnych tytułów, świetnych tytułów, tylko to są stare gry. Biblioteka BTSD hmm. jest świetna, jest DUM, jest drugi DUM Eternal, który fantastyczny, tak, tylko to są, tylko to tylko są tylko gry, wiesz, które to. mają 5 lat. Yy, no Doom Eternal akurat nie, no to Doom Eternal ma rok. Ale wiesz, to, to jest pytanie, czy w te gry ludzie, większe. okej, okay, ja rozumiem, że one wpadają do Game Passa, ja może w większość z tych gier nie grałem, bo generalnie nie kupowałem, nie jestem jakimś wielkim fanem Bethesda. ale chodzi mi o to, że, że wiesz, że generalnie, tak naprawdę, to to są wszystko starocie, które na Game, mówię, jeżeli ktoś chce mieć Game Passa jako taką, i nie zależy mu w graniu w gier na premierę, oczywiście Microsoft swoje gry na premierę do Game Passa wrzuca, ale jeżeli nie zależy ci w granie gry na premierę, mówię o tych też zewnętrznych wydawców, to okej, okay, to sobie w swego w którymś tam momencie one prędzej czy później jakieś gry wpadną na, na chwilę czy na dłużej, wpadną do tego gamepassa, będzie szansa je ograć, będzie zajebiście, wszyscy będą happy. Ale tak na dobrą sprawę, no wiesz, nie, nie będziesz czekał, ja przynajmniej nie, czeka, ja bym nie czekał, jak wychodzi naprawdę świetny tytuł Red Dead Redemption 2, nie. Mhm. No to ja nie czekam aż on będzie na gamepasie. On się wiem, że on się na gamepasie pojawił, na chwilę. Ale ja go i tak kupiłem na premierę, bo dla mnie to jest taka gra, którą ja kupuję na premierę. Nie? To tak i, I tyle. Jakby nie potrzebuję do tego Game Passa. Nie potrzebuję do tego jakiegoś tego. No, no wiadomo, Game Pass jako forma też sprzedaży tych gier Microsoftowych, nie? Mhm. Które, które gdzieś tam się pojawią. Więc jakby. Ale okej, okay, zostawmy to na chwilę. Bo dla mnie na przykład, jak już przechodząc płynnie, bo już Nintendo myślę, podsumowaliśmy, tak. dla mnie dużym zaskoczeniem, bo wszyscy mówią, że to jest reklama Game Passa, ale ja myślałem i oczekiwałem, Kuźwa, oczekiwałem wszyscy, tego, ja że te, te pisałem, pały, że, że te pały z, no ty mi pisałeś. No więc mówię, że wszyscy moi liczący wszyscy... się znajomi. Wszyscy moi przyjaciele. Natomiast ja mówię, jaka, dlaczego te pały nie ogłosiły e, dealu z Ubisoftem? Dlaczego gry z Ubisoftu nie wchodzą do Game Passa? To byłoby coś, to byłby kuźwa Game Breaker. No bo to tu, się a tu, a tu Ubisoftowi nie, nie opłaca. Oczywiście, że się nie opłaca, bo Ubisoft... Ale są gry Ubisoftu, Passu, no. w, przepraszam cię, są gry Ubisoftu S oczywiście, w, w, w tym, tylko ja że są wybrane. Ja staż, oczy... Które, są, gry, czem, które są w Game Passie Ubisoftu? No teraz może już nie ma, ale było kilka na przykład, które były w. Chyba Syndicate był, o się nie mylę. Był też nie, w Goldzie. W Goldzie może tak, ale chyba w Game Passie. Ja... Poprawcie nie mnie, ale nie, nie, chyba nic nie kojarzę Ubisoftu. W... Ja też nie kojarzę. W Game Passie. Był... No to weźcie, idźcie odrobić lekcje i przyjdźcie. Natomiast jeszcze nie, nie było nic. Ale poczekaj, Ale jeszcze wracając do czego, ja, ja bardziej mówię, że tak jak Microsoft ogłosił, że EA Access czy EA Play wchodzi w skład y, Game Passa. No to było coś, tak? To było fajny news. Fajny, duży news, przez który przez pokazuje, cała. że wartość... A co, już nie, nie ma całej? Już no. dawno nie ma. Ale, no, ale nie, no, ale są wszystkie te gry. No nie. Co? Naprawdę? Czyli to się jeszcze zmieniło? Czyli tu jeszcze, no to nie wiem, to, to tym bardziej dobrze zrobiłem. <grym> nie, potwierdziło się. Wiedziałem, Najpierw powiedziały sportówki. nhl -e, nfl -e. Mm. Ale stare, no stare, bo te nowe tak. są cały czas. czej, cześć, cześć, bo tutaj daj przełknąć Rafałowi. Tylko ja do końca. Po co ci NHL 2020, jak masz NHL 2021? 20, to, to ale na, poważę, na przykład chcę to, to pograć Dwaynem Wade'em, jeżeli chodzi o koszykówkę, a on już nie gra. Albo chcę pograć Timem Duncanem i chcę pograć starszą wersję, tak? Czy tam jakimś... No nie, nie znam się na futbolu amerykańskim, na NHL-u też się specjalnie nie znam, ale Załóżmy, że ktoś by chciał. Ale nawet nie o to chodzi. Nie ma takiej gry, którą robił grasshopper Suda 51. Shadow of Damp. Ona weszła z jej Access, czy tak się to nazywa? I bardzo się ucieszyłem. Oczywiście dodałem sobie do biblioteki od razu, ale nie pamiętam w co grałem. Podejrzewam, że Slay the Spire I niestety ona po miesiącu zniknęła. Czy... Shadow of no, Damp? To coś to się nazywa. Zobiega ten gościu z taką czaszką. Tego już nie ma w game Passie, wyleciało. Eee, ma... Ale a na PS3, a na, na, a na PS3 w... ale w game passie mówimy czy w o, EA play? o game passie o, mówimy o game passie i o jej play w game passie w ultimatecie okej okay. a w normalnym jej play też a to ja jest? nie mam pojęcia no właśnie bo to jest ciekawe pytanie z madenów zostało, Może nie być. z madenów które tam wleciały których było kilkanaście zostały tylko trzy nie Hmm. Jestem ciekawy, czy podejrzewałem, że może Mass Effect wylecieć, jak wejdzie ta kolekcja, no ale ona, ten stary Mass Effect cały czas jest gdzieś tam dostępny. Hmm. Już nieważne. Ale właśnie, jest... dobrze, bo chciałem, chciałem zrobić taką jedną, jedną rzecz. Rafale, bo no. y, oglądałeś całą konferencję Microsoftu, tak? Tak. tak. I jeszcze chciałem. wszechując, z... czy to była reklama Game Passa? Na jedną rzecz, Aha. że o tym też nie wspomnieliśmy, ale Game Pass. Hmm... Musisz mieć żeby grać na Xboxie musisz mieć Golda albo Game Pass Ultimate, który ma już e, wszystko. Jest tym droższym abonamentem. I na konferencji na zapowiedzianych gier e, ich było chyba 21 na ten rok. Wyszło chyba 6 albo 7 jest single player, reszta to jest multi. Mm większość gier, które były zapowiadane mają element albo no większość, no tak, większość ma element multi, albo jest typowo kooperacyjnym e, tytułem, albo ma osobny tryb multi, tak jak Halo. E, I to też, mnie, też też zastanawia mnie, że może tutaj my nie jesteśmy targetem do znaczy, Game Passa. No, nikt nie jest takim kompletnym targetem. Chodzi mi o to, że Game Pass jest tak skromny, żeby pasował do wszystkich, żeby każdy ciągle płacił. Tylko teraz tak, bo na pewno wszyscy tutaj oglądaliśmy Xbox konferencję w mniejszym lub większym stopniu. Było kilka ja tytułów, takich oczywistych. Tak, było kilka takich oczywistych tytułów. Jedna, właśnie ta Forza Horizon 5. Bardzo na ładna którą ta. się zainteresujemy, bo, bo, bo świetnie wygląda. To jest, to jest moja taka jedna z ulubionych serii sam takich samochodowych. Ale chciałem Was zapytać, co przykuło Waszą uwagę? Bo ja wiem, że znowu pokazali Halo Infinite pod tym. Jak przebudowali ten grę, więc ona już teraz wygląda bardziej inaczej zgonowo, ale ja się obawiam, że na fabularnie będzie leżeć, że ona popsuje. Zresztą gdzieś tam sobie ubzdurałem, że Halo ma świetną e, fabułę, bo, to, bo jak była ta oryginalna trylogia i jeszcze Halo Reach, to, to tak otworzyło fantastyczny świat i mi nie przeszkadzało to, że, 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 że ten. Y, że tam było jakichś takich dziecinnych elementów, to, 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 zbyt dużo. Nie? Tak te, 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 Ci kosmici, tacy śmieszni i tak dalej. To mi nie przeszkadzało. Chodziło mi o to, że, że to była taka space opera pełną gębą. Konflikt y, galaktyczny, więc można powiedzieć. To mi się strasznie podobało. To była, to była moja ulubiona seria gier. Yy, no, z, teraz już, prawda, sprzed 10 lat, może nawet więcej. Ale teraz nie czekam tak bardzo na to halo, ale zagram. I teraz pytanie. Czy widzieliście tam jakieś tytuły, które zaskarbiły Waszą e, uwagę? Bo rozumiem tak, że zaczęło się od tego, że chyba tam Todd, e, Todd Howard, tak. Tak, tak z, z Bethesdy wyszedł i właśnie tam parę słów powiedział, właśnie wtedy też pokazany był Starfield i to jest gra, na którą czekam. Tylko teraz tak, co to będzie? Nie wiem, bo bardzo czekałem na Outer Worlds, które mnie w koniec w końcu rozczarowało. To też miała być taka gra w stylu właśnie takiego kosmicznego Fallouta i od tego studia, Obsidian. Oni nie robią słabych gier. Ale koniec końców nie skończyłem tej gry. Może do niej wrócę, może właśnie gdzieś się niepotrzebnie odbiłem. Starfield, nie wiem, yy, na, n czego oczekuję. Nie, jeszcze nic nie pokazano. I teraz tak. Yy, nie chcę, żebyśmy wymieniali każdej z osobna gry, którą tam pokazano, bo były gry prawdopodobnie no tak, studiów. Nie sensu. wiem, na przykład mhm. Far Cry 6 mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię tego. Jak on się nazywa ten aktor? Junk. Gian... Giancarlo, Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito, wiadomo, że to jest aktor, który jest rozpoznawalny właśnie po Breaking Bad, ale on od tamtego czasu zagrał jeszcze w kilku innych filmach. Ale to jest, tak, to jest ta, taka właśnie niesamowita pozycja. Taki, chary, taki charyzmatyczny aktor, że on fenomenalnie odgrywa takich ludzi, takich szaleńców, którzy po których nie widać. Tak po prostu patrzysz na twarz i nie widzisz tego, że to jest te szalony morderca, ale jak on mówi, to czujesz po prostu dreszcze i boisz się, że po prostu nagle coś mu tam strzeli i zamieni się w potwora. Ja bardzo, bardzo czekam właśnie na, na tego Far Cry'a 6, ale to jest właśnie Ubisoft. Ubisoft jeszcze ta, ale to też, nie wiem, jak przejdziemy do Ubisoft, to będziemy o tym rozmawiać. Rafale, co ci się podobało w konferencji e, Xboxa? Jakie gry? W ogóle, czy ci się podobała ta konferencja? Tak jak wspomniałem, dla mnie to była reklama Game Passa i pierwsze news, że będzie Yakuza Like a Dragon w Game Passie jutro, czyli właściwie skończyła się konferencja i zacząłem sobie ściągać to był dla mnie bardzo fajny news i nakręciła mnie już pozytywnie, natomiast sama yy, no, szczerze, to bardziej mnie zainteresowały mniejsze gry, które tam pokazano, niż yy, Niż te takie duże tytuły, bo jak wiecie, ja ani Halo mnie specjalnie interesuje, ani nie jestem specjalnie wyścigowy. Mignęła taka gierka Atomic Heart. To jest rosyjska, powiedzmy, fantastyka yy, z całym tym bagażem i całą wyobraźnią rosyjską. W stylu wie Bioshocka, ale znalazłem sobie po tym trailerze, który zobaczyłem, którym się bardzo podoba, znalazłem sobie bardzo długi gameplay na YouTubie i to już tak dobrze nie wygląda. Więc wymieniłbym trzy gry. Stalker 2, które rozpala mi wyobraźnię. Mam nadzieję, że to będzie co o, innego tak, niż tak. Metro. Mam nadzieję, że to będzie takie powolne snucie się w stylu właśnie, czy nawiązujące do filmu Tarkowskiego, ale e, też czerpiące z tych starszych gier, m, które kurde, no już minęło naście lat, jak, jak grałem w tego poprzedniego Stalkera. Drugą grą, która. Niech ta gra po prostu będzie jak te stare Stalkery, tylko po prostu z nową grafiką. To ja nic więcej nie chcę. Mhm. Hmm, druga gra, która bardzo mi się podobała y, wizualnie i y, y, wydaje mi się, że może być ciekawą rzeczą, to jest taki pixel art dziejący się w latach 80. nazywa się Replaced. E, nie wiem czy kojarzycie, no tak, bardzo początkowo ładnie wyglądało, wyglądało to tak. jak jakieś takie e, chodzenie i snucie się i nagle wchodzi akcja i mamy naprawdę niezłą rozpier, rozpierducha. E, bardzo w stylu takich e, filmów, nie wiem, mm, ulicę w ogniu, jakaś ucieczka z Nowego Jorku, tak tak mi się to kojarzyło. I trzecia gra znowu wygląda jak, e, niestety, indyk i jest indykiem Somerville, który jest, e, był ogłoszony jako console lunch exclusive, czyli pewnie czasowy exclusive na Xboxa. E, coś w stylu, grafika mi się skojarzyła z e, Inside uh, czy Another World, nawet takie, takie jeszcze dalsze skojarzenie, takie 2,5 D. Gramy rodzinom, chyba jest pies, synek i małżeństwo, i ciężko powiedzieć, czy to jest jakiś e, kosmiczny horror, czy może jakiś. I, z, innej, z innego świata jakieś duchy, potwory, coś w tym rodzaju ale, ale naprawdę wydaje mi się, że to może być ciekawe te trzy gry jakoś tak naj, najbardziej mnie mm, zajarały z tych nadchodzących niestety chyba tylko tyle może mi się coś jeszcze przypomnie, ale na, tą, na ten moment te trzy mhm. ja powiem tak, że jest parę takich oczywistych tytułów, na przykład Psychonaut druga część która wygląda świetnie, no ale to na tą grę już tak długo się czeka, że nie wiadomo kiedy ona wyjdzie. E, Outer Worlds, mimo że, tak jak powiedziałem, rozczarowałem e, pierwszą część, no to wiesz, no druga część może być interesująca, nadal jest, jest e, gatunek, który, który lubię które chciałbym zobaczyć. No ale to nic nie pokazali z tym Outer Worlds. Tak no nie, no naprawdę, to, to no. była tylko zapowiedź. To jest to, tak. To jest to, co ja powiedziałem na początku, no, że ok, ja wiem, że wyjdzie 20 gier w Game Passie w tym roku, ale tak naprawdę te, na które czekamy, to... czy, czy większość czeka, tak, bo Rafał to lubi indyki, ale mówię, że te, te które czekamy, no to one się ukażą, tak. nie wiem, w przyszłym roku, a może za dwa lata, a może w ogóle będą skancelowane, tak? Tak, tak, tak. No na pewno na pewno Back for Blood, o którym wspomniałeś, to jest dla fanów mhm. chyba Left for Dead. Nie, taka, taka, tak, właśnie to chciałem na początku, nieudolnie, na, na początku nieudolnie powiedzieć, że to, to jak najbardziej, ale to też jest multiplatformer, to nie jest mhm, gra tak? ekskluzywna dla no. Xboxa. Ja się trochę rozczarowałem yy, zapowiedzią Redfall, Arcane Studios. Bo... O Jezu, strasznie. No, znaczy strasznie, że się rozczarowałem, nie, czy strasznie, strasznie to wygląda? Nie, strasznie rozczarowujące to, co było. Pokazane. Tak, to jest, to jest takie, jesteśmy cool i walczymy z wampirami, jest w ogóle tak ha ha ha, super super. Ja nie lubię takiego... Takiego. Jak gdzieś, nie wiem. Yy... Nie wiem właśnie, czego oczekuję, ale po prostu mnie to strasznie odrzuciło. Że. Yy... Znaczy, nie mogę użyć argumentu, że to dla mnie takie nierealistyczne, że oni tam po prostu walczą z tymi wampirami i, i, i wiesz, mimo że wyglądają jak zapałki, to po prostu są mega jacyś super mają jakieś super moce i tak dalej. No taki. To jest jak, jak, jak się nazywał ten, ten serial z Netflixa o tych super bohaterach z, tych z Jowisza? Ju Ju Jupiter z nie no Właśnie, może tak. Dziedzictwo Jowisza, chyba tak. Dziedzictwo, tak. Znaczy, ja w ogóle obejrzałem ten serial do końca. Dziedzictwo Jowisza i prawdopodobnie będę chciał obejrzeć dalej, bo się kończy takim śmiesznym. Nie będzie dalej. E, cliffhangerem. Co? Skreselowali go. No ja, pierdykam Kończy się w ogóle cliffhangerem. A najlepsze jest to, że ja ten serial mówię, ci superbohatowie wyglądają po prostu jak jakaś taka marna kopia superbohaterów. No nie, no ale to nieważne. To, co mi się podobało, to był ten, ten taki, e, to, ta akcja z lat chyba 30. Bo oni się mm. wiesz, tam była taka retrospekcja, że oni pokazywali, jak oni dochodzili do tych mocy. No i ta kwestia tego, tego dziedzictwa Jowisza. I to była taka przygoda. To było coś w stylu właśnie tych takich. E, no właśnie tej przygody takiej, nie? Że jest ekspedycja, oni się gdzieś muszą e, dostać na jakąś wyspę, tam coś tutaj I, i to mnie bardzo zaciekawiło. No, nie? no ale oczywiście okazuje się, że już nigdy się nie dowiemy. No i może i dobrze. No, chociaż teraz żałuję, że spędziłem. Czas oglądając ten no, serial, ale to już jest inna kwestia. Yy, nie wiem, czy tam jeszcze coś takiego było, z takich ekskluzywów, o których, o których nie wspomnieliśmy. Może, yy, nie wiem. Juliusz, ty coś wyłapałeś? No ja bym powiedział ten yy, Back for Blood, tak? Yy, jakby oczywiste nawiązanie do, mhm. do tego. No Starfield mnie oczywiście też interesuje, ale chyba kolejne rozczarowanie, gdzie był Elder Scrolls yy, 6? Nie wiem. Zapomnieli chyba. Że w ogóle taką grę mają w portfolio. Co też pokazuje, że, że chyba. Albo czekają na to, co pokaże kiedyś tam Sony i ewentualnie wiesz. Yy... No i to już nie muszą robić gier. Kupił ich Microsoft za miliardy. No nie, ale Kupił był już taki cały nie, nie, ale przecież ja wiem portfel. ale mówię, chodzi mi o to, że był już jakiś zwiastun, jakiś czas temu taki powiedzmy, No, Ale jak, leciało tam, tam jakieś takie widoczne. Dokładnie. No, y, y, więc jakby wydawałoby się naturalnym, że no nie wiem, no, dużo ludzi czeka raczej na tego na, na tę samo. No, no, tak naprawdę. No, no tak, tak, ale nie wiem co. Także, powiedzieć, wiesz, bo... dla mnie to, ale nie no, dla mnie to jest jakiś wielki nieobec. No na pewno, wszystko... na pewno, na pewno, na pewno. Yy, natomiast, mi, słuchajcie, była taka jedna gra, tylko wyleciała mi z głowy w tej chwili. Pamiętałem, pisałem wam, zdaje się na tym. Yy, była jedna gra taka o, o, o snowboardzie, która wydała mi się trochę podobna do wręcz, tylko też pewnie to jest jakiś multiplayer. Oczywiście chyba te gry, się które. Shredder's, tak, dokładnie, Shredder's, która gdzieś tam moją uwagę przykuła. Bo mnie oczywiście te wszystkie tam, no, Halo wiadomo, tylko że myślę, że Halo to będzie niestety rozczarowanie. Halo po Halo 3, tam ty jeszcze, Damian, wymieniasz jakąś Halo Reach zdaje się, tak jak tak. tą ostatnią. Ostatnią dobrą serię do, do, dobrą część tej gry dla mnie to po prostu oni położyli tą serię i ją zabijają. Jak w zeszłym roku pokazali te zwiastuny y, tego nowego Halo, które wyglądały po prostu jak nie wiem Halo 1 wrzucone do y, wiesz 4K, do grafiki tak? w 4K, no to po prostu śmiech na sali, tak? No teraz to wyglądało trochę lepiej, ale znowu brakuje mi tego, że jakby tak naprawdę nic nie pokazali poza tamtym tam. Wiesz, mi brakuje tam tego takiego pitu, pitu, rozmachu no. w tej fabule, tego takiego konfliktu ja pamiętam chyba w drugiej części, tam były takie niesamowite y, misje, że mimo, że ty jesteś Master Chiefem, czyli takim po prostu y, no, czołgiem niemal, tak? Sam w sobie ma taką maszynką do, do, do zabijania, do, do, do walki, to jednak tam były takie potężne y, przestrzenie, gdzieś te, te, te czołgi, te, 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 te latające y, pojazdy, wiesz, te, te, no, te statki, to, to, to tworzyło taki efekt, że jesteś kropeczką, która znaczy ten, tym języczkiem uwagi, czy, czy jakby to powiedzieć, nie wiem, tym, tym kamyczkiem, który prze, przeciąża tą szalę, ale to jest taki globalny konflikt. I ty jesteś takim ważnym kamyczkiem, ale mimo wszystko tam się wiesz, dużo rzeczy dzieje. I to było tak niesamowite, to tak, był taki klimat. A tutaj widzę, że gdzieś tam master, czy się budzi na jakimś, czy jest gdzieś na jakimś statku, z jakimś gościem, który tam rzuca jakimś Nieśmiesznymi tekstami, i on będzie pewnie yy, przez całą grę te teksty rzucał, no bo nie będzie Kortany. A Kortana była takim, tym takim naszym głosem w tle, i, i, i gdzieś nie czuję tego, tego klimatu. Ale z drugiej strony ja wiem, że, że ten jakby to uniwersum Hale już było położone, bo zawsze jak się próbuje tą tajemnicę wytłumaczyć i dorabia się te książki, wiesz, ja nie potrzebowałem całej tej historii kim był master, Chief, skąd się wziął, że był małym chłopcem, że to jest taka gra Endera właściwie, tylko wiesz, w innej wersji. Że to no bo jest... ja, ja słuchaj, ja się, ja się obawiam, słuchaj, że niestety seria Halo będzie jakby stopniowo będzie zażynana przez Microsoft, tak, jak Microsoft zażyna wszystkie swoje serie, bo oni nie mają żadnego pomysłu na to, co z tymi grami zrobić. I znaczy teraz ta część właśnie w taki... jest zażynane, ale mi się wydaje, że ten e-sport e taki, który oni mogliby promować na, na tym. I to chyba było też pokazywane, ten, bo ten, ten halo, bo to. W tym, w, tym, w tym showcase, nie w tym pokazie, oni stawiali nacisk na, na pokazanie Halo w multiplayerze. I to był taki duży, wiesz, taki, takie pokazanie, słuchajcie, to jest powrót do tego starego, dobrego Halo w multi. I nie powiem, chętnie bym zagrał, bo właśnie tak jak mówię, Halo 3 miał fenomenalny multi, a dodatkowo jeszcze miał ten forge ten Theater, to, to wszystkie takie elementy, które pozwalały na przykład obejrzeć powtórkę z meczu. Ale obejrzeć go z każdego możliwego punktu. Wiesz, jak te takie nagrane inter czy Dema z Quake'a, jeszcze kiedyś, tak? Że mogłeś się przyłączyć na, na każdą pojedynkę, każdą kamerę, zobaczyć wszystkie akcje, przeanalizować. To było rewelacyjne. To, co było coś, co mi sprawiało niesamowite wrażenie. Dlatego powstał frajdę, ten serial. Red kontra Blue. Tak. tak czy tak. tam był kontra Red? Znaczy słuchajcie, no jakby okej okay, no, natomiast jeśli Bezus. chodzi o pozostałe, jeśli chodzi jeszcze o pozostałe gry, no to y, ja tylko dorzucę niestety będę dzisiaj hejterem mm -hmm. Microsoftu dorzucę kolejne trzy grosze do Twojego Damian ulubionego ogródka, czyli Forza Horizon bo niestety to, co ja widzę, co się dzieje z tą serią, to trochę zaczyna mnie denerwować, bo, bo tak naprawdę ja rozumiem, że będzie nowy świat i wszystko będzie super, ale Forza Horizon w zasadzie się nie zmienia od trzeciej części, no, od drugiej. To jest cały czas maglowanie dokładnie tego samego. Ile możesz wydawać co parę lat grę, która, działa, która jest dokładnie taka sama jak poprzednia. Ja wiem, że tam są jakieś kosmetyczne jakieś tutaj zmiany i tak dalej, bla bla, bla że graficznie wygląda wszystko lepiej, ale to jest cały czas klepanie tego samego kotletu. To jest cały czas to samo, dokładnie z jakby Forcą Motorsport. Ja rozumiem, że wiadomo, to jest ścigałka, to musi być, ale wydaje mi się, że można byłoby się pokusić o jakieś ciekawsze, nie wiem, podejście może do kampanii, może do tych różnych rzeczy. Mnie na przykład Forca Motorsport Sport 4. Ja nie wiem, czy ja tą grę skończyłem, bo ja już straciłem w którymś momencie jakieś wody, nie wiem, to po prostu tam się chyba gra i gra i gra i gra i, gra i to o to chodzi, tak samo jak z którąś Forcą, też tak było, że ten, ten tryb kampanii był tak rozbudowany, że już tak, tak naprawdę nie wiadomo było, gdzie my w ogóle jesteśmy w tym wszystkim i szczerze powiedziawszy mnie już tam ziębi, ani, ani to ziębi, ni to grzeje czy będzie piąta, czy tam szósta część, nie wiem, Forza Horizon, piąta, tak? Mhm. Forza Horizon, która będzie, wiesz miała jakieś tam to samo jeżdżenie, bo dla mnie to jest po prostu kolejne odgrzewanie tego samego kotleta, którzy księgowi pomyśleli, mamy tą ścigałkę, to jest ta nasza podstawowa seria, tak? Nawet w tej chwili widzę bardziej Forza Horizon niż Forza Motorsport bo Forza Motorsport jest bardziej hardkorowa a przynajmniej tak wydaje się być pozycjonowana a Forza Horizon jest bardziej lightowa, w związku z tym wszyscy będą w nią grali itd. I pewnie Forza Horizon, bo ona na razie zajęła taką pozycję. Tam próbowało, zdaje się, Ubisoft próbował robić. Nie pamiętam już, jak się ta gra nazywa, ale też taką grę z otwartym światem. Drive, chyba? Nie wiem, czy jak to się nazywało. Dwie części, zdaje się, tego wyszło, nie? Że jeździsz po tym otwartym świecie i tam, zdaje się, mogłeś latać samolotami, jeździć pojazdami i tak dalej. Coś, co było takim, powiedzmy, jakimś wariacją na temat, tak? Jakby tej samej koncepcji, czyli mamy wielki, jakiś otwarty świat, otwarty obszar, po którym możemy gdzieś tam jeździć i coś tam robić. No ale z drugiej strony, ale jakby ponieśli, powiedzmy, porażkę spektakularną, no bo się tego moim zdaniem nie da jakoś tam sensownie połączyć, no ale próbowali i na tym poletku samochodowym, no Microsoft tu powiedzmy ma jakąś tam przewagę i, i, i gdzieś tam sobie, to wszystko tylko, że mnie męczy to, że ja na przykład, ja patrzę na tą nową Forcę, ja wiem, że ona wygląda pięknie, 4K 60 klatek, wszystko jest zajebiście, no ale ja nie widzę za bardzo różnicy między poprzednimi. No. Trochę tak Niestety. jest, trochę tak jest. Poczekaj, Dobrze, to jedziemy teraz na jedna rzecz. Yy, aha, jeszcze bo tak. Xbox yy, on powiedział, że będzie przez jakiś czas podtrzymywał jeszcze stare konsole, czyli yy, One i One Xa. I teraz yy, no, ludzie zastanawiali, jak, i, jak to, jest, jak to jest, będzie możliwe, żeby ta, ta nowa Forza Horizon poszła na starych konsolach i się okazuje, że najprawdopodobniej yy, one będą streamowane na te stare konsole. What? no ale to też jest ciekawe rozwiązanie. To jest ciekawe, dlatego że oni mają bardzo tego dobrze X działający Excloud, no. Tak. I, I nie zdziwiłbym się, gdyby, te, gdyby tak zrobili. Tylko to jest też... i to pokazuje też tą wizję, jaką ma Microsoft. Tylko, że że oni, to nie będzie nie, nie zależy na tym, że miał konsolę. Mi nie no. zależy, żebyś miał game passa. I grał obłędnie, czy na telewizorze, czy na telefonie, czy na komputerze, czy na, czy na... no tak. Ale słuchajcie, ale próbowaliście tego clouda, bo ja szczerze że czy... i działa. No ja rozumiem, że działa, ale co chcesz mi powiedzieć, że to jest ekwiwalent podłączenia konsoli, gdzie masz, wiadomo jak masz podłączoną konsolę, masz input laga z, jakby z samej konsoli, z tych wszystkich rzeczy, które masz tam podłączone, tak, telewizor, HDMI, to wszystko generuje jakiegoś tam input laga i teraz jeszcze to wszystko przepuszczasz przez sieć, ja rozumiem, mamy wszyscy, nie wiem, superneostrady, światłowody i tak nie dalej. Nie ma się, nawet na twoim SDI pójdzie. No to zajebiście. No. Nie wierzę. Znaczy ja wiem, że pójdzie, tylko. Ale no nie, nie, no to już wiesz, chciałem ci tylko powiedzieć, że już jesteśmy tak zaawansowani technologicznie, jeśli chodzi o technologię streamowania i grania, <ścoughs> że nie musisz się martwić. No. Nawet na, twoje wierzę. na twojej. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie, nie wierzę. No. Ale ja wiem, że to pójdzie, tylko chodzi mi o to, że chcesz mi powiedzieć, że co, że to się to da normalnie grać w multi? Da się, da się. naprawdę. No, da się, ja wiem, znaczy inaczej. Wiem, że się da, ale chodzi mi o to, że znaczy, to, znaczy, to jest nie, zagranie, nie grałbym tak? profesjonalnie w jakiejś strzelanki, gdzie jest. Ważny refleks, wiesz, jedna dziesiąta ułamka sekundy. Nie wiesz, to, to nie. Ale w takie gry single player, gdzie naprawdę spokojnie. Yy, wiesz, ten refleks nie jest tak istotny, bo tutaj nie rywalizujesz z innym przeciwnikiem, gdzie, który ma super sprzęt, nie wiem, RTX 380, 3080 ti i tak dalej. Telewizor Sony Bravia. Bo to, no to tak, Sony Bravia, bo jest tak <laughs> full HD. To ten, to nie musisz się martwić. Ale dobrze, yy, bo naprawdę dużo czasu spędzamy z tym Xboxem, Game Passem. Zresztą się nas poganiasz, bo już też z nami zakończyć Dobra, Chciałem zakończyć, do do ja bo tak już jest bardzo długo rozmawialiśmy. Ubisoft. Chcia Ubisoft Forward. I teraz tak. Yy, jest, jedna gra, jedna muszę... jedna gra... yy, jest jedna gra, która Jedna rzecz mnie interesuje. Jest jedna gra, która mnie. gra, która pewnie zainteresowała Damiana, Rainbow Six Extraction. Nie, to nie ta gra. I, i to jest yy, podobno gra w, w kopie yy, do trzech graczy z pełnym crossplayem i tak dalej Więc nawet z PlayStation 5, z Xboxem można grać i tak dalej jestem bardzo ciekawy czy to jest czy to jest coś, że to będzie miało swoją fabułę i swoją historię, czy to będzie taka taka gra z jakimiś obiektywami, jak to się ładnie mówi z angielska na tych mapach na którym normalnie Rainbow Six Siege jest rozgrywany ale czy Siege przypadkiem coś, nie miał takich sezonowych wydarzeń gdzie były fabuły e... Nie było czegoś takiego w przypadkiem, takiego koopu sezonowego, jakichś takich wydarzeń. Nie jest. Wiem, że na pewno takie coś było w Overwatchu, ale e, wydaje mi się, że Rainbow Six Siege miał takie takie scenariusze też już. To nie, nie, nie wiem, nie, nie pojęłem. Miał... nie w ja grałem... komentarzu. Nie, ja, ja... Na przykład. Ja grałem w Rainbow Six Siege nawet i mi się bardzo podobało. I to jest świetna gra. Natomiast, yy, tak, mi ten Extraction też się spodobał, też, też mi wpadł w oko, też mnie zaciekawił yy, dużo bardziej niż te yy, no ale dobra, nie już nieważne, co? Natomiast na konferencji ja, ja jeszcze sobie wypisałem trz, dwie gry, słuchajcie, yy, że nie mi się... Ubisoftu. Yy, yy, Ubisoftu, yy. bo bym na, wiadomo, no Far Cry 6, chociaż z, ja mam z Far Cryem to mógłbym te wszystkie zarzuty, które mówię do Microsoftu to mógłbym powiedzieć do Far Crya. Dla mnie Far Cry po zajebistej Far Cry 2 tej, co się w Afryce działa, to było super, a wszystko to, co było później, to już takie było klepanie jako takie. Nie, to no, trójka trójka była świetna. Rebracji, i... Od trójki można powiedzieć, I że. Primal też tak. był bardzo fajny. Ja uważam. Ale Primal był świetny. Dla mnie Primal był zajęty. tak, ja bo się odwołał ja do Primal... twoich instynktów. <laughs> <laughs> Dokładnie, ale, ale był super. się jak bo w domu. Nie, bo był świeży, nowy. Ja bym chętnie zobaczył na przykład drugą część Primala. O to bym chciał. Ale oni tego nie zrobią, bo on się pewnie słabo sprzedał. Natomiast ja słuchajcie Riders Republic, żebym nie pomieszał ja myślę, że to będzie, ja to kupię na premierę to mi się, strasznie mi się spodobał ten trailer i yy, yy, widzę to jako kolejną gierkę, która będzie yy, jakby oni wydali tego Steepa, nie? a to będzie taki Steep 2.0 bym powiedział i tu są rowery, jeżdżenie po tych górach, wiecie, no po mhm. prostu w jakimś multi, zajebiście to wygląda i, i generalnie wydaje mi ja po prostu lubię takie yy, sporty ekstremalne, tak, nie zimowe do, sporty ekstremalne na komputerze tak yy. Jesteś mistrzem i takich. Na kanapie. Mm. Ja a, myślałem, słuchaj, że ja powiecie innej tak, grze, ja bardzo lubię, się przy, przy, przy uwagę, ja, ja, jako, że ale jesteś ale znanym jeszcze, muzykiem, gitarzystą, że Rocksmith e, Plus. A, a, to zapomniałem, bo to mieliśmy ostatnio powiedzieć. Tak, to też, tylko, że to nie jest gra. To, ale bardzo mnie to zaciekawiło. Tak, tak. Rocksmith, 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 Rocksmith jako, wiesz, jako, jako jako już w tym momencie cało, już nie gra, tak naprawdę, tylko usługa i taki właśnie game pass na naukę gry na gitarze. <śmieniu> Zapisałem się do bety, więc zobaczymy, czy, <śmieniu> czy uda mi się to przetestować, natomiast jest rzeczywiście to, to też bardzo fajne, ale trzecia gra, słuchaj... Trzecia gra, ja ci powiem, paźń... po tym... jest moja trzecia gra. Avatar. Ja wiem, awatar. Nie, na... Ja na... no. <śmieniu> mam tylko na, jedno nie, zanotowane. Avatar nie, chodzi gra. o to, że po prostu, że będę mógł wreszcie z Switcha znowu wyciągnąć, bo to jest gra, którą chcę zagrać na Switchu, to jest Mario A, i Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope. No, ja muszę skończyć pierwszą część, ale patrzę sobie teraz, jak rozmawiamy cały czas na ten Riders Republic. No, po prostu to tak miodnie no już, wygląda, że już po prostu nozera, masz. Ja się pełne, nie mogę doczekać. Pełne gać. Yy... Tak, natomiast, yy, ale trzecia moja gra to ja z kolei, naprawdę, Awatar. Coś duże dla mnie zaskoczenie. Ale wiem, pr nie, przeszliście że... pierwszego Awatara? Tego na Wii? Mm -hmm. Ale wiem, że. Znaczy, na Wii była troszeczkę inna wersja, ale ja mówię o tych na, na, na Xbox 360, na PlayStation 3. Nie. Ja mam do tej pory. Nie, nie, nie. ale wiem. Chluba że... mojej kolekcji. Nie ja, nie, ja nie grałem, ale, ale, ale to, co widziałem tutaj, to, co zaprezentowali, jak to graficznie wygląda, jak mocno jest zbliżone do filmu, zajebiście to wygląda. Znaczy, w sensie, że to czy na ja powiem będzie tak, ci, że dopóki, je, Jeśli James Cameron nie wyda odchłani, czy głębi zależnie od tłumaczenia tytułu na Blu-rayu w wersji specjalnej, to ja nie wiem, czy ja nie będę bojkotował innych produkcji Jamesa Camerona i nie, nie pójdę na awatara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo on chyba te wszystkie części kręci na raz do kina, tylko po prostu będę stał i piketował, że chcę, że chcę właśnie tego. I poradziwek kłamstwa, też na Blu-ray. A, i jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, bo jeszcze chciałem na chwilę wrócić do, do Stalkera, mhm. dwójki. Bo, bo tutaj użyłeś słowa klucz, Rafał, powiedziałeś Tarkowski. Kurde, no ale właśnie to jest chyba coś, czego mi w Stalkerze brakuje. No popatrzcie sobie na filmy tarkowskiego, popatrzcie sobie, stary na, na, na tego Stalkera Tarkowskiego, popatrzcie sobie na te ujęcia. Tarkos, Tarkowski nie bez kozery jest jakby ekwiwalentem wschodnikowskiego. Rosyjskim Kurosawą. Nie, 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 jest, nie, jest, jest rosyjskim ekwiwalentem Kubrika, i wizualnie jego filmy są absolutnie powalające. I jakby tego mi no, brakuje. Tutaj tego nie brakuje było mi tej takiej takiego, poezji. Ale... Stalker, stalker to jest po prostu ten Stalker, który, który został zaprezentowany. Okej, okay, wygląda ładnie, wszystko spoko, ale to jest po prostu taka kolejna strzelanka. Pewnie będzie fajna, klimatyczna i tak dalej. Ale ja bym chciał zobaczyć, właśnie, jakby ktoś zrobił. Jakby ci, ci Ukraińcy zrobili tego Stalkera. Czy tam, bo to chyba ukraińskie studia mhm. jakieś robi. Ale żeby, żeby zrobili tego Stalkera i, i właśnie odwołali się do Stalkera Tarkowskiego. Żeby, żeby stworzyli coś na, na, coś na kształt takiego. Yy, postapokaliptycznego bajoszoka nowego, tylko właśnie w tym, w tym otoczeniu takim no właśnie z, z, tą, z, tą, z tą elektrownią, tak? Wiesz, jakby wydaje mi się, że czegoś takiego bym tak. oczekiwał, a czegoś takiego ja nie widziałem, po prostu dostałem kolejną grę, która bardziej jest takim horrorem radioaktywnym, który pewnie będzie fajny, pewnie będzie klimatyczny, ale moim zdaniem dopiętnie będzie dorastał tego, co ja bym chciał zobaczyć, albo inaczej, tego, co oni mogą wyciągnąć z tej, z tej Bazy, bo to jest jakby potencjał jest moim zdaniem niewykorzystany, mm -hmm. że zabrzmi tak kontrowersyjnie. No rozumiem, nie rozumiem. E, czy jeszcze chcecie coś wymienić jeśli chodzi o Ubisoft Forward? Nie. Rafał. Mm, u mnie u mnie mm. tylko był awatar zapisany. Mm -hmm. Tak, bo ja Far Cry ja też nie. nie no że jeszcze to są dodatki do, do tych innych gier multiplayerowych, co mi tam pokazali coś coś do For Honor, coś do Rainbow Siege, coś do Dragmani, coś do innych takich pierdłek, coś do <laughs> mnie zaskoczyli. Że coś do Crew 2 będzie, ale yy, ja nie wiem. Jakoś tak, yy, też jakoś nie nie powiem, żeby, żeby tam były jakieś takie niesamowite zaskoczenia. Mnie tam specjalnie nic nie, zaskoczy, nie zaskoczyło na, na Ubisoft, więc, więc... Co było tam dalej? Nie wiem, czy... Skrytory A właśnie, ale ty oglądasz ten Koch, koch media O Jezus, tak. I wiesz co, 23 yy... minuty obejrzałem, albo o, nawet trochę A nie i, powiem, i kupa, tak? I y, gier było na <laughs> gdzieś około na te 25 minut załóżmy były 3 minuty gier, które częściowo i tak widzieliśmy już na mm, takim kolarzu y, dzień wcześniej na Summer Fest, tak? Tam mhm. gdzie Jeff Kelly był. Przegadane, y, bardzo słabo zrealizowane i y, z takim wiesz. Y, Wydaje mi się, że te studia, które weszły w tą taką całą koalicję Koch, przepraszam, nie pamiętam jak ona się nazywa, e, dostały polecenie od e, działu jakiegoś tam pr czy marketingowego, żeby powiedziały coś o sobie i żeby powiedziały, że cieszą się z tego, że są w tym w tym tej, 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 tej konglomeracie, no załóżmy. I to wyglądało naprawdę mm, no właśnie, bardzo takie... Słabo. No. Nie chcę mówić, że tragicznie, ale szkoda, bo ja byłem wtedy y, poza miastem i, i szkoda było mi zwyczajnie transferu, żeby to oglądać dalej. A że to był jeszcze piątkowy wieczór, to naprawdę y, koch, media nie zrobiło Prz, absolutnie nic. Tak. Żeby ludzie, którzy siedzieli przy tymi monitorami, przy tymi komórkami, nie czuli się jak przegrywy. E, gry, które tam były. To jest mocne słowa. Jakoś wybitnie też Ale ja zacząłem teraz oglądać tą konferencję zacząłem zaczął oglądać tą konferencję Koch Media i to naprawdę po prostu niektóre ujęcia jak z najlepszych czasów, słuchajcie, sprzed dziesięciu lat. Jeff Kili czytał tak, że... wszystko z promptera, a dziewczyna, która była tam e, jako ta zapadająca pytania różnym twórcom e, mhm. była na, naprawdę, ustawili ją na, na tle wykładziny dywanowej. Nie wiem, czy po prostu nie mieli gładkiego tła, więc wycięli kawałek z podłogi i powiesili. Wykładzina dywanowa. Ale słuchajcie, ale, a ten Jeff kili czym się no to jest Jeff Kelly, to jest człowiek. Od... To jest Game Awards. Nie, to jest, Game Trailers, to jest, nie? nie, nie, to jest główny, najwie, naj, naj, najbardziej znany konferencjer świata Gier. On prowadzi też Games Awards i moim zdaniem to jest postać dosyć zasłużona. I to, że on jest ale centrum, on czy on się nie to... zajmował, Ale czy on się nie zajmował kiedyś Game Trailers? Był taki sam tak, nie on jeszcze on jeszcze z Niemczech. On prowadził ten program, przyjęty, właśnie, no właśnie. Tak, na Game Trailers. Nie, to jest no gość, który moim zdaniem robi to bardzo profesjonalnie i jego pozycja jest zrozumiała. Bo on naprawdę, wiesz, przyjaźni się z wieloma twórcami. Na przykład nie, bo ja nie, ja nie podważam jego, pa, wiesz. Mówi do, do, do Kojima-san, Kojima-san, a niewiele osób pewnie może do niego tak powiedzieć. Nie, przepraszam, Hideo-san. Kojimbo. Wiesz, tak dalej. Kojimbo. Jimbo no. Ale dobra, to, to, to pomieńmy po prostu te, te żenujące mm -hmm. konferencje. Square Enix. Ale skoro, skoro się, rozmawiamy o Jeffowi, to czymś, on poprowadził. Chyba... się na czymś ważniejszym. Tak, on poprowadził Summer Games Fest 2023. 20, nie, to chcecie Square Enix, Cześć, Dajcie najpierw... mi czas się przygotować. Dobra, to najpierw Summer Games Fest, a później będzie Square Enix. To Summer no, Games Fest wiem, to, 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 to była ta, ta impreza, ten, ta konferencja, nie jak to powiedzieć, to studio takie, które Jeff chyba na początku tego wirtualnego e 3 poprowadził. Mm -hmm. I tam faktycznie było dużo gier, które już się wcześniej pojawiło, o które jużśmy omawiali, więc może nie będziemy tutaj specjalnie czasu poświęcać. No ciekawostką jest dla mnie, taką dropsa, że yy, Death Stranding będzie miało yy, wersję wersję reżyserską i ta wersja reżyserska była w taki bardzo żenujący sposób zaprezentowana, gdzie tam Ridus, ta postać grana przez Ridusa znalazła kartonowe pudełko i oczywiście to jest takie nawiązanie do, 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 do Metal Gear Solid, i to nawiązanie jest tak zrobione, że chyba on po prostu bawi się tym pudełkiem chyba przez dwie minuty i to jest cały, cały zwiastun tego, tego i to jest, i to jest, te, to jest ta wersja reżyserska, więc yy, na co to jest, nie wiem, ale fani, fani byli zadowoleni, bo akurat się pojawił też Hideo Kojima, tam kilka, kilka słów powiedział, powiedział jaka jest sytuacja w Tokio, że jest teraz, wiesz, yy, to ma podwyższony stan gotowości chyba ze względu właśnie na, na pandemię i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę Olimpiada trzymam ciuki mają, za... Tak, no, ja się nie mogę doczekać igrzyski i mam nadzieję, że ich nie odwołają. Z, wiesz, no ale nie odwołali euro, to one nie odwołają igrzysk. I yy, teraz tak, jeśli chodzi o tytuły, pominę takie, wiesz, chyba, że was to interesuje, na przykład Tiny Tina, e, Tiny Tina's Wonderland, bo to taka gra... Co ci się najbardziej podobało u e, u niego? Metal Tactics wygląda ciekawie. Super, Też mi się podoba. Bardzo lubię gry taktyczne, więc to jest taki tytuł, który od razu rzuci mi się w oko. Lubię Jurassic Park, mi ten Jurassic World Evolution 2 bardziej mnie interesuje niż ta poprzednia część, więc... ale tutaj się nie pamiętam. Po prostu jak, jak będą wypływać informacje... A grałeś w No właśnie nie, bo mi się wydawało, że ona była taka rysunkowa, nie? Że taka stylizowana, ale mogę się mylić, może ja nie pamiętam tego. Jest gry. w Game Passie, sprawdź sobie ją. No, chyba tak zrobił właśnie. Ale jaka gra? Jurassic, Jurassic World Evolution 2. A to jest to, to jest to o budowaniu tak, to jest to. E, tego powiedzmy, Dim parku tylko z dinozaurami? Mhm, tak. Okay. Mhm. Kolejny, kolejny to nie wiem właśnie ten Sultan Sacrifice, to jest chyba coś. To jest gra, którą no, ja mam wypisaną. Bo to Sultan Sanctuary to był 2 D Soulsy. I, e, I ja do tej gry jakiś czas temu sobie wróciłem na Wicie. Jest fantastyczna. Ona ma bardzo taką dziwną. E, taką w, w, momentami kar karykaturalną oprawę te postacie bardzo dziwnie leczkowato wyglądają, natomiast sam świat przedstawiony jest e, pełen jakichś takich bardzo dziwnych, mrocznych rzeczy i to połączenie też jest niepokojące. Sal ten Sanctuary było świetne. Naprawdę daje masę satysfakcji, jest wymagającą i, e, i ciekawą grą. Ma, macie, to jest, to jest mhm. wiesz, początkowo zaczyna się jak właśnie Soulsy, nagle później zmienia się w Metroidvanie, no nie? Że dostajesz, a to gdzieś tam skok odbijania się od ścian, a to gdzieś tam możesz się czymś podciągnąć, e, otwierają ci się nowe miejsca, więc z, tak jak w Soulsach. Y wraca się czasami do jakiejś lokacji tutaj masz zupełnie inny powód, żeby wrócić no bo masz nowe umiejętności i dostajesz się jeszcze dalej kolejnego bossa, kolejnego bardzo, bardzo, bardzo polecam a Salt and Sacrifice jest u mnie e, też w, w, na, na listę trafiło jakieś tam rzeczy, które ja na pewno kupię mhm. trzecia część e, Dark Pictures Anthology czyli House of Ashes mi się, nie podobało te, mi się Ja, ja grałem chyba w te dwie części chyba o, antologii mhm. więc chyba mogę powiedzieć że jestem na bieżąco więc no nie jest to anti tak dobre jak anti ale gdzieś y, jakby to jest jakby taka ciekawa seria takich mhm. że ale podobało mi się ten trailer taki dla mnie był nie, nie, niezbyt ładny był i też niezbyt ciekawy. no wiem właśnie dlatego liczę że y, tak, jakby pozytywnie się zaskoczył. Bo to jest trochę tak, jakby. Przepraszam, że znowu ci wchodzę w słowo. To jest takie. Nigdy mi nie słowo. To jest takie, takie przeniesienie tej jedynki, o której rozmawialiśmy przy okazji Halloween czyli grupka no. znajomych trafia na piratów i ci z tymi piratami trafiają na wrak. Okrętu z II wojny światowej, to tutaj masz grupkę żołnierzy, którzy podczas akcji trafiają do jakiejś świątyni, i to jest takie przeniesienie po prostu. I będą wiesz, mieli, będziemy mieli znowu żołnierza takiego, takiego, będziemy chodzili i będą siedziały rzeczy. No, dla mnie to jest. Czy znaczy, wiesz co? Ja tym razem chciałbym zagrać, jeśli będzie taka możliwość, żeby zagrać z kimś? W multiplayerze, mm -hmm. tak. Bo, bo zauważyłem, że są problemy z, z tą narracją, kiedy. Ona, jakby tak trochę jest przeskakiwana, trochę tnie. Mm -hmm. Jak, no, nie mogę to powiedzieć, że czasami to, to przejście z jednego momentu w drugi jest ostre. Jest tak nie, niepłynne, no. jest takie, tak, że jakby, jakby czegoś mi tutaj brakuje: jakiegoś takiego takiego jakiegoś wątku, jakiejś tam innej postaci. A być może właśnie e, to jest kwestia tego, że pewne rzeczy trzeba robić w, w tym samym czasie i, i tak dalej. Nie wiem, no, ale m, nie powiem, no. To, rozczarowała mnie troszeczkę ta seria, ale nie na tyle, żebym się jakby i nie, nie, nie chciał spróbować kolejnych, kolejnych epizodów, nie, no bo... Słuchajcie, a ja mam taką takie spostrzeżenie teraz, że na, na, tak słucham tego, o czym mówicie i tam wymieniacie te kolejne indyki, które wam się podobało na to tych na no To nie jest indyka akurat, bardzo. Ale nie żartuję, ale mówię no. wcześniej o tym wcześniejszym, tak? So, tam ten, mówiliście? Sacrifice. No. Eee, tak. Natomiast, natomiast generalnie, mam takie spostrzeżenie, że na tym tle, no to faktycznie można powiedzieć, że Microsoft konferencja była jedną z lepszych. <laughs> Nie, ale wiesz co, no tak, bo tam było dużo no bo, w ogóle też dodatków, jakby... jakieś dużo gier na przykład się pojawiało, jakby istniejących gier, które, nie wiem, Tak, że tak. nowa mapa był, no... właśnie do Escape from the Targ tak, że Valorant z nowej wersji, że czwarty sezon Warzone i tam poświęcili, wiesz, dużo Taki był fragment, że tam gdzieś rozmawiali z jakąś dziewczyną na temat tego, jak po prostu fantastycznie się Call of Duty rozwija, że po prostu tam, tam się nie dzieje i że po sukcesie poprzedniego sezonu, czy tego poprzedniego dodatku, gdzie mogłeś zagrać z Johnem McLeanem, Rambo, nie wiem, yy, chyba też był komando, yy, nie, z, z tym, ze Schwarzenegger, to, to teraz nie wiem, co oni tam wprowadzają w tym czwartym yy, sezonie, bo w ogóle tego nie obejrzałem. Ale jak tak właśnie przeglądać, to właśnie tak próbowałem wyłapać, co by było ciekawego, ale też wszystko to są jakieś takie, taka reklama, że połowa tych rzeczy to jest tylko takie przypomnienie sobie, pamiętacie Smite? Jest taka fajna gra? To teraz będziemy mieć Stranger Things. Pamiętacie Fortnite? Taka fajna gra? To teraz będziemy mieć, nie wiem, Blood Hunt. I tak dalej, i tak uh -huh. dalej. Czyli jakby nakładki, jakieś uh -huh. takie twisty do znanych tytułów. Czyli jakby nic, nic moim zdaniem e, odkrywczego. Jednocześnie, no, przebijały się takie indyki właśnie, o których tam Eee, rozmawialiśmy, no ale. Z ciekawszych gier, no ja które zostały no. zapowiedziane, a nie pokazane, to uważam, że e, Painkiller od Saber Interactive, który zresztą Adrian mhm. Chmielarz ale to chyba będzie całkowicie nowa gra, a nie remake. chyba nie? Całkowicie nowa gra, ale co ciekawe, wiesz, Adrian Chmielarz powiedział, że robiąc Painkillera, no, był zapatrzony w, I, w ID, IT software. E, tak. e, mhm. Team Willits, dobrze mówię, który odszedł od e, mhm. e, IT Doszedł do Saber i stwierdzili, że robią paint I to jest takie ładnie się koło zamknęło, nie. że wiesz, że ktoś, kto się inspirował pracami jednego, to teraz jest e, jego marka robiona nie. przez tego, właśnie pierwszego. E, to nie. wydaje mi się, że Painkiller może być ciekawą rzeczą. Ja bym pamiętając w pamięci. Nie tak, mam w pamięci pierwszą część, która była fantastyczna, nie. nie, nie i, i próbował zapomnieć o tych kolejnych, które były mniej udane. To właśnie bym się skupił na tym, że robi go fajna ekipa. E, Saber jest. Przynajmniej tak mi się wydaje, oni odpowiadają za grę, której ja ostatnio też sporo czasu poświęcam. Snow Snowrunner jest w Game Passie, to nie jest. E, Indyk. Jest, 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 jest to straszny za pożeracz czasu i, i bardzo mi się tam wiele mechanik podoba. I coraz bardziej przychylnym okiem patrzę na e, w ogóle na, 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 na tą firmę, na tego dewelopera, na tego, nie wiem, wydawcę. No. no mhm. A ja słuchajcie, mam jeszcze jedno spostrzeżenie Znowu. Jeszcze tylko jedną grę i no. dwie, czy dwie gry. Jeszcze jedną takiego małego indyka mam. Możemy skończyć już ten to Summer Game i później przejść do, do reszty. Czy jest też teraz coś mówić koniecznie? Nie, ja nie chcę o tym. Ja chciałem na, wrócić do konferencji Microsoftu okay. na chwilę. <laughs> no dobrze, żeby ich już do, totalnie do, pogrzewał. To, ty powiedz coś, ja powiem coś i wtedy yy, może ile zwrócić to? No ty powiedz coś, ja powiem coś, wtedy bo sobie ja, sobie. ja mam grę od No To ja tylko chciałem wspomnieć, że takim już chyba taką wisienką na torcie Summer Game, e, Games e, Fest to, to był ten Elden Ring. Uh -huh. no? I wspominaliśmy o nim w poprzednim odcinku. E, mogę powiedzieć, że to jest faktycznie ze wszystkich tytułów, tytuł, znaczy gra, która mi najbardziej jakby mnie zainteresowała, w tym sensie, że udało im się przyciągnąć moją uwagę, że, że się w ogóle nie spodziewałem, że będzie kolejny tytuł taki Dark Soulsowy, tylko po prostu pod innym tytułem. Nie? Że, że, że ale to robi, to robi from, from Software? From Software, czy... tak. Z Więc... George R. R. Martinem. No nie wiem, po co oh. tam jest, no ale okej. Okay. Niech tam wraca do pisania ale to, gry o Tron. Ale to, będzie, ale to będzie coś o grze nie, nie, nie. o Tron? Nie, jest... nie, Po prostu on jest znanym pisarzem, oni są znanym studentem tworzącym gry, więc na pewno jest <laughs> No ja jestem e, Dobrze, to Rafał. Ja to, mam to, co, grę ostatnie, Xboxa, ostatnie słowo, tak? Planet of Lana. To też jest jakiś platformer, który przypomina, platformer 2D, który przypomina trochę właśnie um, Insight, trochę y, Limbo. Ale grafika jest, przynajmniej mnie przywodzi na myśl Ghibli, studio Ghibli. Te, te rzeczy, które, e, może nie, nie taka szczegółowość, ale te wszystkie potworki, które gdzieś tam spotykamy mm, i, i kolory, i te tła, i, i e, to, to gdzieś mi przywodziło właśnie na myśl Ghibli. Oczywiście postać tego chłopca wygląda inaczej, to jest o wiele bardziej no, prosta, e, mniej charakterystyczna kreska. Ale mam to na celowniku też, będzie w Game Passie, o ile się nie mylę, to 2022 zapowiedź, eee, taka wiecie, pewnie pierduka, ale gdzieś tam wizualnie, gdzieś tam estetyka do mnie trafia i, i, i sobie to na radar. Mhm. Dobrze, ostatnie słowo na temat Xboxa, Juliuszu, konferencji eee... Microsoftu. Słuchajcie, jedna rzecz, a Sea of Thieves, chyba najbardziej żałosny wydawał mi się w tym wszystkim Sea of Thieves i, i to takie Pirates' Life, coś takiego i wrzucenie tego John'ego Deppa. ja sobie tak oglądając to, co sobie pomyślałem, serio? I teraz co ludzie się rzucą na Sea of Thieves, bo tam jest Johnny Depp z tym Jack Sparrow? To taka żenada. A to on już skończył z tymi, te, te sprawy osobiste się wyjaśniły, już. Nie, ostro, i, i, ostro się procesują. No właśnie, no bo wyrzucili go, zdaje się, mogę się mylić, z tych z tych, z tych tajemniczych zwierząt, tak, nie, tych tak, fantastycznych tak. zwierząt, coś takiego. A tutaj w Microsoftu, ja, do nas oczekuję. Ale jest wiecie, co, się, to. to jest to, dziwne, że... Ale to ja tego akurat nie. Ja, wiecie, ja tego akurat jeszcze poczekaj, jeszcze za, zaraz, zaraz ci oddam głos. Jakby, bo ja tego nawet nie wiem, że jakieś tam problemy czy coś. Tylko mi się wydało to w ogóle żałosne, że serio jeszcze dzisiaj Jack no Sparrow jest jakiś taki game changer, który spowoduje, że nagle ludzie rzucą się na Sea of Thieves, bo to jest, wiesz, nie wiem, boczony Depi jakąś jest, ja jak mam Jack wrażenie, Sparrowa? że to jest tak bardzo chłodna marka w tym momencie. Nawet ten ostatni film, który był w porządku. To, to nie jest coś, co by dzieciaki przyciągnęło. E... Oni chcą zrobić to, co robi Fortnite, czyli po prostu brać z innych tylko, że Fortnite ma tak plastyczne uniwersum, że oni tam mogą wrzucić dosłownie wszystko i Batmana, i Supermana, i Avengersów i tak dalej i nikt się nie zająknie, no bo to jest takie, taki świat, co innego tak. byśmy mówili gdyby tam był Kevin Costner z Waterworld nie i ten cały świat Waterworld by tam się w Sea of Thieves wdarł no to tam to no to grałbym też. ale ale ale, to nie, ale nie w Sea of Thieves nie z tą grafiką błagam ludzie no kurde to, to, to jest tak Series X Represents. dokładnie to jest Series X flagowy tytuł no And its best dobra to Square Enix jak się nazywała ta konferencja Square, Square Enix konferencja ja, Square Enix mam napisane Sk Dobrze, to oddaję wam głos, bo ja jej nie, nie dobra ja, Aha, też okay. nie y ja mam zanotowane kilka rzeczy, <noise> które y mnie rozczarowały. I to jest y sześć ich, ale połączę to w jedno, że remake'i Final Fantasy od 1 do 6 nie wychodzą na konsolę, tylko na Androida i PC, Zbiarki. na Steam'a. No niestety... Y takie taka niezbyt interesujące to było, a wizualnie fajnie wyglądają te, bo one są trochę nawiązują do tej stylistyki, którą e, możemy obejrzeć w Octopus Traveler. Dobra, kolejna rzecz, Guardians of Galaxy. E... A, no właśnie, patrzę na no to. To nawet to, to fajnie, to wygląda. Jest Będziesz, nie, fajnie. nie jestem jakimś wielkim Odejście, fanem, ale no, to jest. Ma być ale nie play. oglądałeś. Odejście tam, od tej formuły na szczęście Avengersów, czyli żyjącej, żyjącej gry. Mm, i mamy typowy single player, gdzie sterujemy Starlordem, a wydajemy polecenia na krzyżaku czterem swoim kompanom. Wydaje mi się, że to, to, to wyglądało fajnie. Ma być też na Switcha, więc cię nie ominie Juliuszu. Uh, jakby... ale, ja, ale przecież ja mam <laughs> a, Ale to nie jest twoja podstawowa <laughs> konsola, jak sam powiedziałeś. Ale okay. teraz będzie. <laughs> k -cink, k -cink. Zresztu... No. A, jeszcze, a jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz na chwilę wrócić do Microsoftu. Podobała mi się jeszcze ta gra z tym DaFo, tylko znowu, serio to ma być game seller dla mnie? Ta, wiecie, to ta z, z takim wrzutem z góry, że tam jest jakieś morderstwo chyba, w 12 minut się cała gra niby rozgrywa coś takiego. No. Tak, tak. To? to fajnie wygląda. To jest ciekawy tytuł na pewno. To jest, to jest coś ciekawego, bo to jest inne, inne fajne, innowacyjne, a na pewno yy, tylko, że z drugiej strony no to, to nie jest coś, co wiesz, no to okej, okay, dobra, no to proszę, tu jest 60 zł game pass i będę wgrał. Mhm. <laughs> dobra, i kolejne dwa y, rozczarowania. Babylon Falls, które gdzieś tam z, miało być jakimś takim fajnym tytułem, okazuje się właśnie taką żywą grą going game. Yy, jakoś to mi tak już trochę ostudziło. No i... Yy, Final Fantasy 1, które ma Final Fantasy Origins pod tytuł Stranger of Paradise, które miało być robione, znaczy, które jest robione przez Team Ninja i przypominam, że Team Ninja w tym momencie robi e, fantastyczną, fantastyczną serię Nioh, e, która jest takim połączeniem Lutera z Soulsami i jest grą bardzo wymagającą. Wcześniej robiło Ninja Gaiden, więc... Tutaj mam dostali, wiecie, markę Final Fantasy, mogą sobie umieścić w, w, w swoją grę w ich świecie i liczymy, że to będzie coś. Niestety trailer mnie mocno studił jest taki, no, wiele osób, wiele osób ma zdanie, że to są ludzie wyrwani z naszego świata, przeniesieni do świata gry tej Final Fantasy pierwszej albo, e, nie wiem, nieważne w jaki sposób tamta fabuła będzie zawiązana, natomiast, no nie jest to, jest, jest to, ten trailer i to, to wszystko co nam pokazali jest tylko przyczynkiem do powstawania kolejnych y, memów. Także bardziej dla mnie niestety to Square Enix, na które mocno liczyłem, liczyłem, że pokażą nowego Finala, tego z numerkiem, liczyłem właśnie bardzo mocno na tą grę od y, Team Ninja. Mm. No tylko ma tego, tych Guardiansów, których, których się skusza. No, nie, ani nie ma Lary Croft. Podejrzewam, że Lara Croft po tej trylogii niestety dostanie e, komorę kryogeniczną i trochę ją zahibernują. No trochę szkoda, bo to, to były no. świetne gry, tylko nie wiem, może pod koniec się nie sprzedały, albo coś. Tak sobie, jakoś, tak jakoś. Niestety to całe. Nie, ale poczekajcie, ja, albo, albo, ja jestem, albo ja jestem jakiś y, niedoinformowany, albo coś przegapiłem, albo Albo my coś przegapiliśmy Przecież jak wychodziło PlayStation 5 Jeszcze przed premierą i Xbox Series X W połowie zeszłego roku To przecież pokazywali na przykładzie właśnie Tomb Raidera Jakiegoś nowego Pokazywali te wszystkie efekty kamieni spadających z drzew I tak dalej Ostatni Tomb Raider był dwa lata no. temu no, nie, ale chodzi mi o to, że jak była, jak był w zeszłym roku, mówię, nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było. To, czy Nvidia to pokazywała? Pokazywali te wszystkie efekty, właśnie ten ray tracing i te wszystkie efekty zaawansowane śledzenia oświetlenia. Pokazywali, jak ta Lara wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, w którym. No, ty nie mówisz w o tych, o tych tym jaskiniach demo takich czy onorel, tego, on Engine 5? No, no nie pewnie tak, nie no możliwe. To była jakaś postać. No, wydawało mi się, że nie, jako, to. Wydawało mi się, że to był Tomb Raider. A nie, to była postać jakaś taka wykarowana, ale to, to nie była Lara. Wiem o czym mówisz. Jeżeli, jeżeli myślisz uh -huh. o tym, to wpisz uh, Unreal Engine 5 Demo i, i zobaczysz. No, widzę, tak, ale to, to widzę to, to ciekawe, bo ja byłem przekonany, że to jest tom, to, ta, nie, Tomb Raider. Widzisz? Znowu się pomyliłeś. No to jest, wiesz, to wszystko wina Microsoftu i, wiesz, i Xboxa, no. prawda? Mm -hmm. Szkoda. Y bo ty już nie oglądałeś to więc nic nie, nic nie przykłada twojej uwagi, więc wróć, teraz znowu wracamy do Rafała i Rafale, a co ci się podobało jeszcze raz, bo, bo te, teraz już mówisz, mówiłeś o rozczarowaniach, czy Nie, to były wszystkie rzeczy, grze. jedna gra tylko, aha, ten Guardian, chyba tak. tylko, tylko to. Aha, aha. Nie, ale Guardian się chyba nie wyglądało. Nie, to była jako jedyna, która, która mi się podobała z tego całego. Mhm. No. No to taki chyba. Nie wiem, czy, czy Avengersi to nie był jakiś taki blamasz. blamasz, blamasz i, no. I oni teraz i oni się teraz próbują właśnie odkupić, zrobić taką grę. No czy wiesz, blamasz blamasz, blamaszem, ale graficznie byli super. No. Graficznie ta gra wyglądała świetnie. Zapłacili ci, żebyś to powiedział. Eee, jeszcze nie. Jesteś w kieszeni, jesteś. A powiedzcie mi, Call of Duty Black Ops jest. Cold War brać? Call of Duty. Call... Tak, grać. Sympatyczna gra, bardzo fajna. Cold War, grałeś? A multi daje radę? My jeszcze nie grałem w multi. Znaczy tam nie grałem na tyle, żeby się opowiedzieć. Okay. Więc zdecydowanie. Czy panowie, była jeszcze jakaś konferencja? Były jakieś takie gry, które widzieliście przy okazji E3 na jakichś innych takich pokazach, o których chcielibyście wspomnieć? Czy mam, można powiedzieć, że mamy troszeczkę podsumow takie podsumowanie tego wszystkiego? Myślę, że jeżeli jeszcze tylko powiem, że ktoś uważa, że. Koch Media miał najgorszą uh, konferencję. To Bandai To nie niestety jest. Microsoft miał <gorsza> najgorszą Według <gorsza> Juliasa. Microsoft, a według mnie Bandai Namco, które po prostu. A, nieważne, nieważne. No, no ale pokazali to Pokazali u siebie, nie? Pokazali u Killiego. A swoją zrobili, przynajmniej to, co ja widziałem, to Aha. była jakaś taka bardzo, bardzo dziwna rzecz, która miała jedną grę. że Nie wiem jaką, ale coś takiego było. Nie, wiesz co, u mnie, u mnie jest chyba całe E3 wygrywa Elden Ring. To jest po pierwsze świetny trailer, w fantastycznym momencie pokazany, fantastycznie, że to był ten pierwszy dzień, taki no to wejście w to to, takie rozpalenie tych emocji, tych oczekiwań. I, mm, mhm. i fajna była cała ta, ta konferencja. Kili robi show, i jego ja bardzo lubię. Eee, mhm. Plus ten mniej. dwie jeśli chodzi o... O, mów, mów, mów. Mhm. Nie, a jeśli chodzi o mnie, bo nie cieszę że show, Kili mi o tym szło powiedzieć, to powiedz, nie? Bo ja tylko powiem o jeden tytule, o którym w sumie żeśmy nie wspomnieli, a też. To no mów. To jest tytuł, na który no czekam. To jest ten Battlefield, o którym y, wspominaliśmy w poprzednim odcinku, a, o tym żeśmy, a w tym odcinku żeśmy nic nie powiedzieli. Battlefield y, 2042. Czekam na tą dlatego że chciałem właśnie wrócić do, do takich wielkich, potężnych bitw, y, ale nie w stylu Battle Royale, nie w stylu jakichś takich szybkich, dynamicznych y, deathmatchy, tylko, tylko te conquesty, jakieś domination, takie, czy całe na, te, te, teatry wojny, tam nie wiem, chyba pokazywali rozgrywkę. W której ma ponad 100 osób brało udział, więc no nie mogę się doczekać właśnie kolejne odsłony właśnie Battlefielda, bo, bo trochę czasu minęło i, i warto było, żeby, żeby e, przypomniano o tej 13 szczególnie, że no nie wiem, czy oni mają teraz jakąkolwiek konkurencję oprócz tych takich mniejszych gier, o których też żeśmy wspominali, więc nie to może być ciekawe. Crossfire X. No tak, no ale to jest gra Juliusza, to on, on, on czeka już od wielu nie, lat to na nie. O, to. nie. Odkąd usłyszał, że w Korei jest taka gra, to po prostu nie możesz się doczekać. Wydaje Dokładnie. mi się, że prędzej się nauczysz nie. koreańskiego, pozów siostrę yy, i szwagra, niż, niż te... A może stąd wiesz właśnie o tej grze? <laughs> nie, to ja to wszystko wiem od tego mojego kumpla, który właśnie no ta, mi mówi, aha. że... On, on mi zawsze mówi, że... To zapytaj że, tam, za wiesz... Yy, rozdział? Nie, bo teraz... teraz... No to pozdrawiam, Łukasz. A nazwisko? Ksywałych no kogoś. Nie będę, nie będę rzucał nazwiskami, wiesz, na. A to nikt ja nie, nie będzie wiedział, że o go chodzi. Ale teraz, ale teraz będzie miał ze mną kosę. Teraz ma ze mną kosę, bo go zdradziłem. No, rzecz powiedz, powstań. że jak mu zależy na twojej przyjaźni, to powinien sobie sprzedać tego <laughs> Xboxa i kupić PlayStation 5. <laughs> no dokładnie. Łukasz, słyszysz, to musisz to zrobić. Prawdziwa przyjaźń wymaga poświęceń. Otóż to. <laughs> Bo jak ja bym, wiesz, jak ja bym się go zapytał, stary, co myślisz, przesiadamy się na PlayStation, to on by powiedział, nie, nie. A Xbox Juliusz, jest super. a, a, a po, Ale nie posłuchaj. No. On by powiedział, nie, nie, na Xboxie super będzie Crossfire X, Bright <laughs> Memory. A ja bym co to za gry? To są najlepsze gry na świecie, wszyscy w nie grają w cała biblioteka <laughs> styczna Bethesda, Fallout 76. Dokładnie, Fallout Ale nie, słuchaj, Julesz, y, Jules, Nie, Jules, a mu y, się zapytać. podobała, słuchajcie, ale poczekaj, mu się podobała gra Party Anim. Co sądzisz? No, ty jesteś taki party animal, to ty się powiedz. Ale nie, nie Ja to jest taka gra... Nie, tom... ja ci mówiłem, że to jest gra, w której możesz kupić ją i będziesz mógł sprzedać Switcha i wtedy będziesz mógł grać na party animal To właśnie coś takiego, co bym nie. mógł dać córce, gdyby nie. Xbox miał małe kontrolery. Nie. Ta. Nie, A to się... Nie, moja córka, moja córka gra w Astro teraz i, i ona już w zasadzie gra pro kontrolerami. Te, te małe kontrolery, one spełniły ze Switcha Nauczyły to zadanie, ją, że one wiecie... Jakby zachęciły po prostu, tak? I pokazały, że o, czyli fajnie się gra, so, jakby wiesz, jest, jest, ten, jest ta przyjemność płynąca z samej gry, to już potem można się poświęcić i grać padem. Ale jeszcze patrzę, słuchajcie, ale ten Elden Ring tam ma być jakiś otwarty nie, świat? Wiesz, to to jesteście jest, tak, pewni, to jest... że to. Znaczy tak samo otwarty, jak był w Dark Soulswech. Tylko nie? masz. Wiele... Ale jesteście tego pewni, bo ja znalazłem no. teraz tak, taki filmik tutaj z 16 czerwca, który pokazuje more details i on jest podzielony na timestampy i na przykład tak jest, World Map, Difficulty, Legacy tak, Dungeons, jakieś Online co Online spokojnie. Groups. jest, ee, Jules, nie umiesz Jest chyba kilka, jest Jules, kilka ja dungeonów do, do, i masz powiedzmy e, kilka takich, gdzie masz, m, możesz przyzywać sobie pomoc, plus jeszcze taki otwarty świat po którym wędrujesz do tych dungeonów i masa mniejszych rzeczy jest. To, to jest Soulsowe, tylko nie na takiej zasadzie, ta mapa jest budowana jak była w, nie wiem, w Dark Soulsach, że z punktu do punktu idziesz, tylko masz powiedzmy, jakbyś miał kleks na, na mapie, nie? I on się rozbryzguje na, na kilka gośmurnic, na kilka ścieżek i możesz w każdej chwili, w każdą iść. Nie masz jakiegoś takiego wielkiego ograniczenia. Yy, ale to nie jest nic oryginalnego, bo to samo mogło być w Dark tak tylko że no, po prostu poziom tak, był poziom, tak no duży, że nie mogłeś iść nagle przez, nie wiem, cmentarzyska szkieletów. Nie lubię, mogę się zabijać się jeszcze, no nie, właśnie. To... Tak. Także, to, także ja tak to mniej więcej tak wygląda. Tak. I. E, wiesz, jak, jak sobie obejrzysz, jest taki bardzo fajny kanał. tam już kilka razy kto, kto każdy chyba u na go polecał. Widia e, się nazywa chyba ten gościu na YouTubie? ma bardzo przyjemny głos i prowadzi kanał Soulsowy i świetnie przeanalizował ten trailer można się naprawdę bardzo dużo o nim dowiedzieć no ok no to napisz mi co chciałem napisać, jak się nazywa ten gościu? Julius yes. 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 a, a Dużo się na xboxie? Dużo się na Wklej. xboxie? go sprzedałeś? A czemu nie sprzedałeś klejmi... Tak. Um, i Vidia się w ogóle się nazywa. Dlaczego nie powiedziałeś... Mógłbyś powiedzieć Rafałowi, Rafał bym no, kupił. nie wiem, ale nawet nie zaproponowałeś, że... Hej... Nie, potem ci, Dachman, potem ci powiem, dlaczego tego nie zrobiłem, bo to się nie nadaje na powiedzenie tego na... Okej, jest wada fabryczna. <grym> ale... Kot ci zrywetował tam <grym> gałki dryf 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 dryfują. Nie, nie Absolutnie nic z tych rzeczy. <grym> no i poza tym się Joypad klei trochę. <grym> nie. <grym> Czyli sprzeda Dobra, nie ma z na MMM, dobra jakiegoś znajomego. Nie, dobra, to powiem może i wam obu, ale tylko żebyście mnie lubili dalej. Daj z zyskiem. Dobrze, nie, to robimy tak, nie, bo jestem nie, tak nie, ciekawy, nie. co Jules powie, że ale musimy kończyć ale... chyba. Ja tylko chciałem zareklamować nowy łańcuszek, który właśnie powstał na grupie Handelm A ja Miegieli. z książkami wystartuje w ale musisz. No, okay. no właśnie, ale chciałem musi... powiedzieć, że. Ale chciałem opieprzyć Rafała, że jeszcze nie wrzucił. Te łańcuszki muszą iść szybciej. Nie, no będą szli szybciej, bo musimy zacząć kilka naraz. Wiesz co, Juliusz, to ty zacznij, nie wiem, z komiksami. Rafał z... ja nie jestem dobrym do polecania z komiksami. Ale ostatnio wiesz, tak ja polecam... wszedłeś w ten komiks, ten Mar... Marvel Universe. Dobra, to ja wiesz, zrobię, ten, ten zrobię dwa polece z dwoma. Zrobię... Nie, nie, to ja polecę z komiksami. Nie, Jule zjecie z komiksami, ja teraz z filmami, A ty? Rafał z A książkami. Ty polecisz? Dobra. I będzie super, będzie się kręcić biznes. Bo teraz może z... Ale z kolei z komiksami ja będę polecał Pulpę. I to też będzie źle. I też nikt ja nie będę będzie Nie, super proces. właśnie. Jak będziesz tam jakieś Batmany, Supermany, to normalnie będziesz miał tyle lajków A jak że daj dasz, dasz ostatnio łowkrywania, dam ci serduszko nawet. Nie wiem, co to jest, więc na pewno tego nie. Dobra, kończymy. <laughs> nawet żeby zrobić <laughs> Rafałowi przyjemność. Dobra. Dziękuję Poza serdecznie, to. chłopaki, za rozmowę. Mi się wydaje, że przeanalizowaliśmy te trzy w jakiś w taki sposób, jaki nikt inny Mistrzostw. nie Tak. Nie braliśmy wszystkich tytułów, bo wiadomo po co paździerz na, na paździerz traci czas, Chcesz trochę na paździerzemy. Na konferencję Microsoftu, żeśmy. na konferencję, konferencję Microsoftu żeśmy dość <laughs> Microsoft, no dobrze opisali. Chciałem, choć... chciałem sobie tutaj posłodzić, że tak świetnie żeśmy tutaj wszystko zrobili, ale wydaje mi się, że jakie trzy takie podsumowanie. Taki Microsoft. Co nie Microsoft. Znaczy, co nie znaczy, że nie wyszliśmy z sezonu ogórkowego, bo jest co grać. I oczywiście jeszcze wydaje mi się, że przynajmniej ze dwa tygodnie to na tą Cushimę poświęcę, Więc regularnie będziemy wracać. Będzie końcik Cushimy. Oczywiście Ra Rafał może wrócić do Cushimy. Ja mam wiesz, od przez dwa miesiące, nabiuszu, które nie cały czas grał, to więc... ja mam tyle gier do, do fantastycznych gier do powiedzenia słuchaczom i wam, że, że liczę, że. To musimy codziennie teraz musimy nagrać długo taki będziemy taki mieli. Tylko no musisz moment. też grać, wrzuć pracę dzienną i. To, to nocną dostawić zostawić, tylko mówisz na Tak. Brzeg. Powiem że w podcastingu są takie pieniądze, że spokojnie muszę rzucić Uda, pracę. zwłaszcza u Dachmana. On co odcinek przecież ogłasza, y, "Wpłacajcie, na to komu? No tak jak ojciec dyrektor, nie? I ludzie no, jeśli wam zależy n na tym, żeby polski podcasting był niezależny, nie zdominowany <laughs> przez niemiecki kapitał, <laughs> Dokładnie. to tylko i wyłącznie wasz regularne, regularna pomoc, wsparcie, wsparcie finansowe jest w ale znaleźć. w euro też możecie I bardzo płacić, Bardzo dziękuję Damianowi. W euro, w dolarach, no, funtach. Powiedzmy sobie szczerze, w euro przede wszystkim. W funtach Sterlingach. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć pewność, żeby przelew doszedł, to tylko w euro. Nie, ale tak, bo wy się śmiejecie, prawda, bo ty wy wiecie ile, nie wiecie, ile to kosztuje. Nie. Ten to wiemy, Damian, to są straszne pieniądze. Nie mamy sponsorów, ale nie dlatego, że nie chcemy, tylko po prostu wydaje mi się, że, e, że straciłaby chyba fantasmagieria na tej niezależności. I tak już walczymy, prawda, z ukrytym sponsoringiem, no bo jednak wiemy, że kto opłaca Juliusza i jak często. Ale, ale generalnie, generalnie, tylko i wyłącznie o dzięki je, wsparciu teraz się, teraz się na naszych słuchaczy. Fantasmagier jest niezależna i może wyrażać bardzo takie, no, nieprzyjemne, jakieś takie, nie, nie, bardzo kontrowersyjne opinie na temat Microsoftu. I Game Passa. Ale słuchajcie, ale, ale Kto ja mam tylko ostatnio jedno pytanie. wyraził się negatywnie o Game Passie. Oprócz tutaj w tym studiu już. Nikt! Nikt! Wszyscy mówią, że Game Pass to jest po prostu, nie wiem, Dokładnie, e, siódmy cud no, nowy chleb krojony, jak to się mówi z angielskiego. Ósmy tak? cud świata. Ósmy cud świata, tak. Ale, słuchajcie, ale dzięki ale ja waszym tylko, pieniądzom ale... możemy krytykować games. <noise> ale ja mam słuchajcie jedną rzecz, jedno pytanie jeszcze na koniec. Yy, bo. Ja odniosłem. W... Może się ze mną właśnie zgodzić. Trochę, Damian, do tego nawiązałeś pod koniec, ale ja widziałem w komentarzach czy na stronie Microsoftu, czy na Facebooku, czy gdzieś tam na YouTubach, że ludzie po prostu sikali ze szczęścia po tej konferencji. Że ta konferencja Microsoftu to jest po prostu jakieś no niewiadomo co. Wiesz, game nie to może. Stop. może... Game Pass to. Że, że, że może po prostu, nie wiem, może mi coś na głowę spadła doniczka jakaś, wiesz, ja się uderzyłem y, prysznicem w wannie, albo coś. Dobra, no bo wiesz, my jesteśmy Xbox zupełnie na innymi, stopę. Znaczy, tak, mamy mniej czasu, więc nie możesz we wszystko zagrać i mamy relatywnie jakieś pieniądze na swoje hobby. E, tak. Poza tym, ja wiesz, Damian mi zawsze płaci, modem. więc ja mam za co grać. E, <laughs> A na przykład chciałem, chciałem podziękować Rafałowi, że te wszystkie kontakty do tych browarów, e, które miał wcześniej, to przekazał mi i teraz mi wysyłają piwko. I bardzo ci dziękuję, Rafał. Ja Pozdrawiam za... na Natomiast już kończąc, to wiesz, mam wrażenie, że... My... Przejdźmy na ty. <laughs> że jesteśmy już po prostu starzy i to nie jest oferta dla nas. No, no ale, ale wiecie, jestem tak ty. stary, że obejrzałem ostatni gatunek. Drugą i część. I ten film tak obejrzałeś. podobał. I drugą część obejrzałem. Druga część też jest ok, ale trzecia część już jest taki paścisz na wideo. Tam gra ten z Break jeden gościu. Jak, nie wiem jak się nazywa ten aktor. Ale wieszcie, widać, że to jest po prostu kręcone na wideo, bo jest inna taśma, in, inna kamera. Te ujęcia są po prostu takie nieamerykańskie. nie? To, to już by od razu powiedział, jakie to są ujęcia. I, um, i te efekty amatorski. specjalne są bardzo takie... No widać, że ten film był zrobiony za jakąś tam 1,50 budżetu. Poprzednich e, filmów, nawet, może nawet jeszcze mniej. Ale... No, widzę plakat. Plakat rodem, stary z polskich, z polskich studiów e, Ta. gamingowych, taki... stary City in Ja jak mógłbym i tak jakiś film polecić. Dalej. To polecam polski w horror pod tytułem Legenda. A kto to? Mariusz pójść to na czasem? Nie wiem, ale A, to, no to jest taki no to polski ja... slasher, gdzie tam wszystkie te piękne nasze polskie dziewczyny grają. One jak na jakimś zamku są i tam jest jakiś. No kojarzy, morderca. Ale to jest takie, to jest ofowe kino takie. Tak, naprawdę. to jest tak świetnie zrealizowane jak teatr polski w telewizji. No właśnie, nie no, to właśnie dlatego mówię, że to jest takie właśnie ofowe robione, właśnie tak jak mówisz, tak, jakąś kamerą, nie ja wiem, cyfrową, Nie to czy, na to pieniądze dał, ale płakał jak, jak... <śmiech> <śmiech> jak... Ale czy tam nie grała ta, jakaś taka znana aktorka tam, nie aktorka, tak, tylko ta... Tak, tak, z kręconymi włosami, nie, nie, ta nie? z kręconymi włosami taka e, dziewczyna. Subończna, Kaja Paschalska. Ale to nieważne, to... nie. Grała tam? Nie no, Frytka, no. Frytkowska, Agnieszka. Nie. Słuchajcie. Robicie kończymy. coś, czego nie lubię robić, czyli szukam w internecie informacji podczas nagrania. <grym> Bo ja zwykle moje wszystkie informacje to wyciągam z głowy. Legenda. Okay. Na pewno jest ten film. To jest film, z którego roku. No tak pewnie to jest, jest 15 lat to było. 2004 chyba. Tak? 2005, no. 2005. Bo z 2004 jest gatunek. Nie, no. Trzy. Nie, ten twór. No tak, 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 tak. 2005 to to... E, Na Na filmie jest. Dobra, dajesz. Mariusz Płyszo, dobrze, to chyba ty no, powiedziałeś, no, tak. nie? Że to jest... No, chyba no, ja znam typa. Może też. Może ty scenariusz pisałeś, Juliusz. Nie, ten też Mariusz Płyszo. Nie, 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 on zrobił, on zrobił kiedyś taki film, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Ja widziałem chyba jeden z jego A, pierwszych. Joanna filmów, Liszowska tak, gra, Magdalena Modra, Andrzej Neyman, Roxana Krzemińska, Agata Dratwa. Sylwia Kaczmarek, Tratsa? Michał Anioł, Bartosz Jodłowski. No to taka plejada i was, nie? Taka ta. Śmietalna. Ale musicie to obejrzeć. To jest po prostu film, który pokaże wam, że kino gatunkowe w Polsce miało się dobrze jeszcze 15 lat temu. Nie, nie za pieniądze Netflixa. Więc ale nie, robimy jakieś, jakąś pracę domową, filmową, niefilmową. Ja po opieczyć znowu Rafała, to... że nie obejrzał y, uznanego Obejrzałem... za inzinego. Ja też nie żołnierza i Falkona, jeżeli to się liczy. No, ale to chyba jednak nie ten tytuł. A... Nie, nie liczy się. A słuchajcie, o poczekaj, jak ale... już rozmawiamy o takich filmach, no. pamiętacie, pamiętacie taki film, e, Firefox? Z Clintem i Studem? Jest... No, jak on jest tym amerykańskim tak. pilotem, szpiegiem, który musi się przekraść do radzieckiej bazy i uprowadzić stamtąd jakiś super nowoczesny rosyjski samolot. Oglądało samol się na radzie... TV, niejasne, no co tam z tym filmem? To nic, nie, ja to oglądam A, na VHS, jest okay. tak. Jak jeszcze te -y nie było. Reżyseria Clint jest. Eastwood, Snagyż, Wendell Wellman i Alex Lasker. Premiera Fire 14 Fox? czerwca 1982 roku. Kapitalny film. Kto tam grał? Oprócz Clint'a. No. I Rosjania. Tak. Dokładnie. No Firefox no, o kryterium największego odkrycia Słuchajcie, rosyjskich nie... konstruktorów. Samolotu MiG-31. Firefox lata z sześciokrotną prędkością dźwięku. Jest niewidzialny dla radarów. Jego pociski trafiają dokładnie w cel, jakby były sterowane myślami pilota. I tak dalej. A, no właśnie tam było. myślami, ja się musiał nauczyć myśleć po rosyjsku. Dobra. Jak ciebie, za Wód? Mienia za Wód Firefox. Yy, dobra. Ja, da. No, dobra. Dziękujemy Słuchajcie. wszystkim drogim słuchaczom, Dzięki. że jesteście z nami, że wytrzymujecie z nami. I jeśli Wam się podoba Fantazmagiera, to pamiętajcie, że musicie o niej mówić. Na uczelniach, wklejać wlepki, nie wiem, rozmawiać o tym z dziewczyną podczas oglądania, nie wiem, YouTube'a, i takich innych rzeczy. No. Więc co, słyszymy się za tydzień. Dobrze. Dzięki chłopaki, Dzięki. dziękuję Juliuszowi, dziękuję Rafałowi. Dzięki. I do usłyszenia za tydzień. Cześć. Hej. Hej.